No jest polska piłka. Kuba, kulisy w poniedziałek. Byliśmy przekonani, że będziemy dzisiaj. Nie, główny temat powołania Michniewicza. Powołania Michniewicza. Mm. A później była taka kawalkada z dzikiego zachodu. Tych, wiesz, w konie i oni biegną. I każdy koń to jest osobna afera polskiego futbolu. Podobało mi się też, jak już mówimy o kulisach. Jak we wtorek sobie myśleliśmy, a tą aferę korupcyjną to przysiądziemy, przemyślimy. To będzie główny temat jeszcze przez parę dobrych tygodni, podejrzewam. Ale niestety był przez parę dobrych minut, bo potem polski futbol zaczął dostarczać masowo i hurtowo. Kuba, jest czwartek, 8:56, kiedy to nagrywamy. Cały dzień ma polska piłka jeszcze na bardzo wiele różnych afer, których nie zdołamy, pewnie nie zdążymy omówić. Nie wiem, co to będzie. Naprawdę nie wiem. Obawiam się otwierać oko i patrzeć w smartfon, jakie afery polska piłka znowu zaczerpuje. Ja też. Ja generalnie też, bo muszę przyznać, że wczoraj mówię, a już nic się więcej nie zdarzy, mówię, przygotuję się do Skarbu Mundialu, który też nagramy, jest w niedzielę, prawdopodobnie emisja albo później, zależy jak to zmontujemy, ale będzie. No i tak sobie przeglądam właśnie, a to japońskich skoczków sobie przeglądam, a to sobie przeglądam, jakie filmy nagrali belgijscy belgijscy filmowcy. No i tak mówię, a zerknę na Twitterze, może tam jeszcze będzie jakaś inspiracja czy coś. A tam trwa piekło, tam dzieje się cała gówno burza. Mówię, co się dzieje? Jakiś mecz był dzisiaj? No był, bo Puchar Polski gra non-stop. Zaczynam podejrzewać, że w Pucharze Polski faktycznie bierze udział 1000 drużyn, bo oni non-stop grają Puchar Polski. Co jestem przekonany, że już się nic nie dzieje, to są karne w Pucharze Polski. Ale zobacz, świetne jest to, że wczoraj był naprawdę bardzo ważny mecz, Pogoni z Rakowem. Absolutny hit. Mogłeś spokojnie przeoczyć, że ten mecz się odbył, bo wszystko przykrył rozgrywany w Niepołomicach mecz Sandecji ze Śląskiem, do którego z przyczyn czysto piłkarskich mało kto dotrwał. Ja naprawdę jest bardzo wcześnie w programie, ale chciałbym już teraz ogłosić konkurs w komentarzach, jakie afery do mundialu zaserwuje polska piłka. Czy to będą jakieś klasyczne tropy? Czy jednak coś uniwersalnego? Ja myślę sobie tak, że młodzi piłkarze Zagłębia kradli miedź i sprzedawali na lokalnym złomowisku złombol. Wyprowadzanie miedzi. A czy zdziwiłoby cię to? Mnie już by nic nie zdziwiło, naprawdę. Nic by mnie nie zdziwiło. Ja przypomniałem sobie o tym meczu w Sandecji ze Śląskiem w momencie, kiedy myślałem o tym, że motor z Wisłą Kraków został wrzucony na tak abstrakcyjną godzinę. Kurde, to był duży skandal. Tydzień temu, że tak porotowali tym terminarzem, czy dwa tygodnie temu, że mecz, który miał wszystko by stać się hitem, jest o 14:30, a mecz, który jest rozgrywany w Niepołomicach i jest paździerzem, jest o 20:30 w prime time. Teraz już wiem, że to była całkiem słuszna decyzja, bo dzięki temu wszyscy mogli skupić się na tym, co się dzieje w Niepołomicach. Może i toczą nas afery korupcyjne. Ale za to ochroniarzem Roberta Lewandowskiego, zatrudnionym przez ZPL, jest człowiek z przeszłością w grupach przestępczych. No, trochę było w tych ostatnich dniach. Trochę było. Polska piłka, tak jest! Wysyć sobie z polskiej lidy. No, Albin Mikulski, podejrzewam, że mógłby zostać komentatorem takim na pełen etat obecnie, bo faktycznie jest trochę tak. Czytałem taką opinię, spotkałem się z taką opinią. W internecie spotkałem z taką opinią, że trudniej jest części polityków, znaczy może tak, żeby za daleko nie pójść, jednego kroku za daleko nie poczynić, powiem tak, w danym państwie powiedzmy, są dwie partie polityczne, z których jedna jest rządząca, druga nie. I że ta rządząca ma tyle różnych takich rzeczy, które niekoniecznie może są godne pochwały, że ta druga nie nadąża z punktowaniem tych pierwszych. To jest bardzo sprytna taktyka, rzeczywiście. To jest coś, czym polska piłka tutaj rozwinęła dywan. Ja się właśnie zastanawiam, mówię, co powinien teraz, jak powinien zareagować PZPN? No bo jest delikatny kryzys wizerunkowy. Jednak jest kryzysem wizerunkowym, kiedy nagle w kilka dni wyłazi z twojej piłki korupcja, rasizm, neonazistowskie gangi i jeszcze inne różne rzeczy, które się wydarzyły w ostatnich dniach. Ja sobie pomyślałem, że powinien Cezary Kuleszta zagrać all in. Czesław, słuchaj, musimy jakoś to przykryć. Nie powołuj Lewandowskiego, on chuja gra. I koniec. Wszyscy się zajmą tym. Myślałem, że nawiążę do tego, że PZPN powinien jakoś to jakieś
zająć się teraz tym profesjonalnie, jakieś próbować zatuszować sprawę, jakoś wytłumaczyć, ale nie ma takiej możliwości, bo wszyscy już są w Katarze, dlatego nawet nie będzie losowany Puchar Polski, bo nie ma nikogo. Bo PZPN jest to idealny moment, żeby po gabinetach PZPN-u hulał wiatr i te takie, wiesz, te krzaki z westernu. PZPN doskonale to rozegrał. Byłem zasmucony, że rzecznik dyscyplinarny Adam Gilarski, że on został w Polsce. Duży wyjazd weszło, nie krył się, to fakt prawda. Ja liczyłem na to, że się przepraszam najmocniej, ale w tej chwili tutaj coś mi wpadło do drinka z palemką, który mam tutaj w dochu. A nie drinka, bo tu nie ma alkoholu. Do mojej oranżady bezalkoholowej z palemką. Ale zobacz, Lewandowski, czerwona kartka, tak? Nowe rzeczy w Wiśle Kraków, nowe zło w Wiśle Kraków. Generalnie wiesz, nie wiem czy pamiętasz w Teletubisiach, jak było słoneczko, to on miał taką twarz takiego niemowlaka, tak? U nas, w krainie polskiego futbolu, to słoneczko ma twarz właśnie Albina Mikulskiego, wykrzywiającego z tymi okularami jeszcze. To jest słońce polskiej piłki. No, to prawda. Będzie długi pewnie ten program, bo naprawdę jeszcze w czasie powołania się wydarzą. Jeszcze w międzyczasie nowe afery będziemy omawiać, więc możliwe, że będziemy robić to live przez najbliższe 24 lata. Tak. Komentując news, nasz żywot będzie już polegał wyłącznie na komentowaniu kolejnych wybuchających afer polskiego futbolu. Potwierdzam. Ja cieszę się tylko, bo tak jeszcze zajrzałem, czy nic nie wybuchło przez ostatnie 30 sekund, ale jest oficjalne oświadczenie Shakiry i Gerarda Piqué, ale to jest na szczęście za granicą. Ja się cieszę, że mamy to salami, dzięki temu dość dłużej pociągniemy przy omawianiu tych afer. Tak, może nam nie starczy na 24 lata, ale spróbujemy. Czyli tak, afera korupcyjna, powołania do reprezentacji Polski, Śląsk Wrocław i popularni są Chelsea w Niepołomicach. Może uda się omówić ochronę Gerarda. Tak, jest grucha, a potem, ja tak tutaj już zaspoiluję, bardzo się ucieszyłem, bo oglądając Motor z Wisłą mówię, ojej, będę musiał skrytykować, że ktoś rzuca racami. Nie, nie będę musiał, nikt jeszcze o tym nie pamięta, totalnie. Race w Lublinie zostały przykryte grubą warstwą afer, okryte niczym ciepłą pierzynką. Tak jest. To jest piękna sprawa. Dobra, to jakoś się przedstawiamy? Ja mogę być grucha. Grucha? G.S. Leszek M. i Grucha, to jest program Tetris. Spłynęły do nas telefony od naszych widzów z ostatnich tygodni dotyczących niewyjaśnionych zdarzeń w niższych ligach polskich. Postanowiliśmy odwiedzić te miejsca z kamerą, znaczy nie my, tylko Odra Wodzisław TV i sprawdzić, co też wydarzyło się podczas jednego z meczów, gdzie rywalem Odry był Stilon Gorzów Wielkopolski. Teraz w normalnych okolicznościach, gdyby to była strefa 79 na TVN-ie, z budżetem takim wypierdzionym w kosmos. Ja już tego nie ciągnęli, byłem na etapie kierunkowy do popłakania się ze śmiechu. to by wjechał ten duch, który opętał ukraińskiego zawodnika Odry Wodzisław i sprowokował go do tego, co się wydarzyło. Widać doskonale. Ja naprawdę, szkoda, że strefa 11 już nie istnieje, bo powinniśmy to podesłać, tak. Dowody na opętanie. I pyk, dośrodkowanie w pełnym biegu celne. To już jest dowód na opętanie. Tam były też takie zmiany kadrów, prawda? Tak, on tak. On tak lubił wejść. Czy zachodniopomorskie jest wylęgarnią zła? Piłkarskiego zła. Tak. Mówimy to w strefie 11. Czy zachodniopomorskie to ta słynna otchłań, z której przywoływane są biesy, które następnie terroryzują Stargard Szczeciński oraz Koszalin? Sprawdzimy to w dzisiejszym programie. Sytuacja wyglądała tak. Pan ukraiński zawodnik Odry Wodzisław Śląski przejął piłkę po kiepsko wykonanym rzucie rożnym Stilonu Gorzów Wielkopolski. Postanowił poprawić to dośrodkowanie. Co to za dośrodkowanie? Ja wam pokażę. Jak już wspomniałem, usługi egzorcysty należałoby zamówić już w momencie, kiedy ktokolwiek na polskiej ziemi wykonałby celne dośrodkowanie. To nie jest dużo. 300 zł, jak z fakturą będzie drożej. Muszę w końcu nadrobić bombę. Ale w każdym razie, dośrodkowanie piłki celne w pełnym biegu na polskiej ziemi wydarzyło się raz, jak przyjechał Real Madryt na Ligę Mistrzów. To wtedy było dośrodkowanie w pełnym biegu. Celne. Kiedyś wyszło Marcinowi Radzewiczowi. Tak. Raz. Tak, ale to właśnie też mogła być interwencja sił pozaziemskich ze strefy 11. I tu nie dość, że to było dośrodkowanie celne w pełnym biegu na polskiej ziemi, co już jest zjawiskiem nadprzyrodzonym i wyjątkowo rzadkim, to jeszcze w dodatku było to dośrodkowanie do rywala.
Dośrodkowanie we własne pole karne. Czekasz, skuteczne. Był po tym gol, taki jest cel dośrodkowania. Reszta to jest didaskalia. Są. Ja powiem tak. Różne rzeczy mógł ten pan zrobić, Zadry Wodzisław. Wybrał rozwiązanie, które przyniosło najwięcej korzyści rywalowi i najwięcej strat jego drużynie, ale niekoniecznie strat ludziom, którzy są z nim luźno powiązani na przykład w jakiś sposób. Nie, ale tam brakowało jeszcze rzeczywiście, żeby ten ukraiński zawodnik na przykład gdyby nie padł gol z tego dośrodkowania. Dawaj, szybko, jeszcze raz. Fuu. Albo pobiegł, po piłkę postawił na środek. Grajcie. Przytulił, nie martw się, następnym razem, tak. Poprawienie tego dośrodkowania. Ja zwróciłem też uwagę na reakcję piłkarzy Odry Wodzisław. Część wydawała się zaskoczona, a część już tylko tak z rezygnacją kiwała głową. I to jest tak, potrzebny jest pewien background, tak mi się wydaje. Pewne przyda się, ponieważ ukraiński piłkarz, który w efektowny sposób dośrodkował do rywala, to jest ten fajerwerk. To jest to światełko do nieba, ale wcześniej jest cała impreza. Tak, dokładnie. Zacznijmy może od tego, że to nie jest pierwszy raz w polskiej piłce, kiedy przytrafia nam się match fixing. Możemy już mówić wprost, że Co? Mówisz, że polski futbol miał kiedyś do czynienia z korupcją? Bulwersująca sprawa. Sprawa dla reportera, sprawa dla Jakuba Olkiewicza. Polska miała korupcyjne sprawy. Jak to? Teraz mi to mówisz? Ja nic nie wiedziałem. Do tej Cholera pory jasna. Myślałem, że piłkarski poker to absolutna fikcja. Natomiast nie, poczytałem trochę. Nie bywałe. I okazuje się, że już było kiedyś. Natomiast o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że już było to w czasach nowożytnych, powiedzmy. Ujmijmy to. W czasach, które jestem w nie stanie nie można powiedzieć w XXI wieku, bo to było apogeum korupcji. Tak, to prawda. Po El Barbero. Powiedzmy, że taką granicą byłyby zatrzymania i wyroki mniej więcej. No bo nie moment, kiedy tam PZPN zaczął z tym walczyć, bo wiadomo, że lata 04-2010 to jeszcze nie było tak, że już wszystko zaczęło się toczyć na jasnych i czystych zasadach. Ale jednak te ostatnie parę lat, zwłaszcza kiedy ta piłka znalazła się dość mocno na świeczniku za sprawą rozwoju technologii między innymi i wzrostu pieniędzy spraw telewizyjnych, no to taka afera była tak naprawdę chyba tylko jedna, tak głęboka. I była to afera dotycząca floty Świnoujście. W ogóle możemy mówić o matchfixingu obecnie z tego względu, że Adam Gilarski dla Weszło w wywiadzie z Maćkiem Wąsowskim potwierdził, że tak, są mecze, które no jest są afera, podejrzane. Jest afera. Bardzo mi się podobał ten wywiad. Tyle ile mógł, to powiedział. Nie ukrywał, jakby nie szukał frazesów. Tak jest. Dobry wywiad Maćku. Że w trzeciej lidze jest coraz gorzej idzie. Dokładnie. Natomiast wtedy we flocie Świnoujście. To był sezon bodajże 14-15 albo 15-16, teraz już dokładnie nie pamiętam. W każdym razie chodziło o to, że flota była już absolutnie na aucie. To był już czas po tym, kiedy próbowano ją przenieść do Rzeszowa. To był już czas, kiedy flota naprawdę całych sił walczyła o to, żeby po prostu utrzymać się na powierzchni. Kiedy objął ją Teddy Vegas. Jeśli twój klub obejmuje postać o pseudonimie Tony Vegas, to wiesz, że być może przenosisz się powoli w kierunku Vice City, a nie profesjonalnego funkcjonowania w futbolu. Być może nie będziesz nowym Rakowem Częstochowa, tylko właśnie to jest Vice City FC. To jest niestety prawda, że to nie jest najlepsze rozwiązanie, kiedy Tony Vegas się zaczyna kręcić wokół swojego klubu, ale Tony Vegas w tej całej historii jest postacią poboczną, co też dużo mówi o naszym społeczeństwie, że Tony Vegas we flocie Świnoujście był postacią drugiego planu, choć normalnie pewnie musielibyśmy przywołać jego związki z Władysławem Frasyniukiem i inne takie, już daj ta spokój z tymi tirami. Gdzie można? Kradzież tirów? Nie. Witamy w Uniwersytecie Polskiej Piłki, kradzież tirów, ale nie mamy dla ciebie kradzieży tirów teraz czasu. Poczekaj w kolejce, jest bardzo długa poczekalnia. Do floty Świnoujście przyjechał wówczas duet mołdawsko-rumuńskich trenerów. Flota była na zakręcie i to jest o tyle ważne, że wydaje mi się, że obecnie to, co się dzieje, też dotyczy klubów, które są takie
no może nie tonące, ale jednak w brzytwy już by się chwyciły. Jeszcze może aż tak nie toną, ale brzytwy by się chwyciły. Zwłaszcza, że Adam Gilarski w tym wspomnianym wywiadzie sugeruje, że część tych zawodników w ogóle nie chciała pensji. Nie, spokojnie, będę grał dla was za darmo. Mhm. Miałem nad łóżkiem plakat Jana Wosia, dlatego właśnie chciałbym, całe życie na Ukrainie spędziłem tylko po to, żeby wyszkolić się i przyjechać do Wodzisława Śląskiego i grać w piłkę. Znaczy przykładowo mówię o Wodzisławie Śląskim, bo nie wiadomo, czy to Odrę chodzi. To jej piłkarz zrobił takie jajca, ale no... I oni grają bez pieniędzy. No, bo koniec. Koniec świata. W takich samych problemach była flota Świnoujście i wtedy pamiętam, że ten mołdawsko-rumuński zaciąg wydawał się no taki dosyć atrakcyjny, no bo jednak mimo wszystko jacyś ludzie z przeszłością taką... Znaczy ludzie z przeszłością, słuchaj, opcja atrakcyjna, ludzie za darmo, atrakcyjna opcja. Ale te dyskusje w zarządzie, słuchaj, ale fajnych ludzi znaliśmy, nie? Są ten za darmo dla nas. Flota w ich sercach. Na zawsze, 100% flota. To jest historia, w którą chciałoby się uwierzyć. Nie jest zbyt przekonujące, ale jak jesteś zarządem i naprawdę nie masz pieniędzy na to, żeby opłacić Snickersa w automacie, to idziesz, brniesz w każde kłamstwo. No właśnie. No i oni, ci trenerzy sprawdzili, że są chyba 5 albo 6 zawodników testowanych. I co się wydarzyło? 4-dniowe zgrupowanie. No, zazwyczaj zgrupowanie mam 4 dni, bo przyjazd, wyjazd, no i spać. A nie było darmowe? Bardzo prawdopodobne, że... bo płacił za zgrupowania tajemniczy sponsor. Potem z Izraela. Sponsor testowany. Sponsor testowany. I okazało się, że flota w ogóle pojechała na 2 zgrupowania. Jedno do Niemiec, drugie do Hiszpanii. Flota, gdzie no nie było floty, to jednak mimo wszystko zgrupowania okej. Okay. Pierwsze zgrupowanie w Niemczech, 4-dniowe, sparing 4-dniowy Babelsbergiem. Do przerwy flota prowadzi 1-0. Gra całkiem nieźle. Po przerwie pojawiają się zawodnicy testowani, robi się 2-4 dla Babelsberga. Piłkarze, którzy floty, którzy brali udział w tym meczu, mówili, że gdzieś na trybunach byli jacyś ludzie w czarnych kapturach, którzy zaczęli klaskać w pewnym momencie drugiej połowy. No i że generalnie działy się rzeczy niestworzone. Że jeśli chodzi o mołdawsko-rumuński zaciąg, to nie byli to piłkarze, którzy poradziliby sobie w rywalizacji z czwartoligowcem z Niemiec. Albo nie chcieli sobie poradzić w rywalizacji z czwartoligowcem z Niemiec. W Hiszpanii, 11 dni chyba, pamiętam, że, znaczy nie pamiętam, po prostu to sprawdziłem przed środowym tekstem, w ogóle możecie go cały czas przeczytać, nie usunęliśmy go ze strony. Flota zagrała mecze 4, 5 i 7 lutego. 3 sparingi w 4 dni. Trzeba grać. Jesteś na zgrupowaniu, trzeba grać. Chcesz się dobrze przygotować do gry za darmo dla floty Świnoujście. Co najciekawsze, w meczu bodajże z Torpedo Moskwa, jeśli się nie mylę, przy wyniku 3-0 trener wchodzi na boisko, 83. To trener wchodzi na boisko i mówi, schodzimy, nie będziemy grać. Nie będziemy grać w piłkę. No i piłkarze floty w anonimowych rozmowach przyznawali potem, że spodziewali się, że po prostu jeden gol za dużo padł i dlatego trzeba było sparing zakończyć, żeby zakłady nie zostały rozliczone. No w każdym razie flota dowiedziała się o tym wszystkim. Również za pośrednictwem weszło, bo tam pojawił się bardzo długi, wnikliwy artykuł. Okazało się, że mołdawsko-rumuński zaciąg ma przeszłość w różnych klubach z Rumunii i Mołdawii, które bywały na tapecie w różnych artykułach, jeśli chodzi o afery korupcyjne w Rumunii i w Mołdawii. Z taką przeszłością to było w ogóle ciekawe, bo no nie chwaląc się i nie wynosząc się na piedestał, to ja śledziłem na Transfermarkcie ich kariery i to ja zauważyłem, że większość tych klubów się pokrywa, a potem odpalając rumuńskie media dało się o tych klubach przeczytać bardzo ciekawe informacje dotyczące tego, jak w ich meczach padały różne dziwaczne wyniki. I ten sposób działania, czyli to nie jest na zasadzie takiej, że przyjeżdża jakiś człowiek z walizkami pieniędzy i daje jakiemuś Arturowi sobie chowi dwie walizki i Artur sobie, dobra, przekonałem się, robię to. No nie, match fixing w tym kontekście, gdzie ustawiasz mecze pod okradanie azjatyckich bukmacherów, działa na zasadzie takiej trochę mafijnej, takiej szajki, która jest dosyć dobrze zorganizowana. I trudno jest wpuścić do tego grona jakieś nowe osoby, za to zdecydowanie łatwiej jest te osoby upchnąć w nowym klubie. Zwłaszcza takim, który jest zdesperowany, a jego mecze są w ofercie azjatyckich bukmacherów. No i właśnie, dochodzimy do teraźniejszości. Tak. Teraźniejszość jest taka, że są kluby, w których pojawiły się, zwłaszcza po tym jak... Zobacz jeszcze, Tony Vegas jest moją jedną z ulubionych postaci, dzięki oczywiście swojemu pseudonimowi, ale załóżmy scenariusz, rzeczywiście, kurczę, jestem kojarzony z niejedną taką średnią sprawą, mam ten pseudonim Tony Vegas, ale wezmę tę flotę,
pokażę wszystkim, że można uczciwie, dobrze, w zachodniopomorskim nawet, nawet w zachodniopomorskim zrobić uczciwy klub w niższych ligach. No i pech. Pech nie jest przyjacielem. No, ale to było rzeczywiście dygresyjne. Szkoda mi strasznie w tamtej floty, bo widać było, że oni to mocno przeżyli. No myślę, że to mocno przeżywasz jako piłkarz, gdy nagle 6 zawodników testowanych gra mecz przeciw tobie i na tego typu przygody. Flota od razu pogoniła tych wszystkich parodystów przed tym, jak zdążyli cokolwiek napsuć w lidze. I teraz też obserwujemy takie poganianie parodystów. Bo... Ale dzisiaj to jest kwestia ta, że to są mecze ligowe. Tak, to jest pierwsza kwestia, że to są mecze ligowe, a druga kwestia jest taka, że to trwa dłużej, bo dopiero teraz pewne kropki można sobie połączyć. Między innymi z komunikatem rzecznika dyscyplinarnego z bodajże czerwca, gdzie Adam Bilarski wystosował oświadczenie i korespondencję do klubów o tym, że coś się bardzo złego dzieje i że coś zaczyna bardzo mocno śmierdzieć, jeśli chodzi o niższe ligi i żeby sobie kluby, ale też piłkarze i żeby w ogóle środowisko piłkarskie nie myślało, że to jest po prostu niewykryte i że tutaj sprawy się toczą, postępowania wiadomo są dosyć skomplikowaną sprawą, udowadnianie takich rzeczy też nie jest proste, a zwłaszcza, że no przecież każdemu kiedyś zdarzyło się dośrodkać w pewnym biegu celnie do rywala przy wyniku 0-4. Dlatego nie można było ogłosić, że zawieszamy tego i tamtego, tylko rzecznik wydał komunikat, że coś się dzieje. I nadal się działo. I to jest ten problem, że nadal się działo. Dziś oglądając skróty, na przykład z trzeciej ligi tej, gdzie są kluby z zachodu pomorskiego, albo trzeciej ligi tej, gdzie jest Odra Wodzisław Śląski, albo jeszcze tam, gdzie jest ten zespół Przemysława Cecherza, nie Kalisja, nie Klepardia, nie. Kluczewia. Nie Kluczewia, jeszcze inny. Ale zaraz to sprawdzimy i do tego dojdziemy. Concordia Pilica. Nie. Za dużo klubów. Ja od razu wpiszę, żeby nie było. Cecherz, Przemysław, zawsze bezkompromisowy. O, proszę, prowadzę drużynę, widzę w Łódź. Nie, widzisz, jak no zamieszany jest? Nie, Kartuzja. Co to miało znaczyć? Nie no, był wcześniej. Przemysław Cecherz zrezygnował z roli trenera Kartuzy. I to jest zresztą w ogóle też ciekawe, bo trener napisał na swoim Twitterze: jestem człowiekiem, który nigdy nie chce mieć nic wspólnego z nieczystym sportem. Dziękuję wszystkim osobom, które ze mną walczyły o jak najlepszy wynik sportowy zespołu, a z pozostałymi... Czyli nie wszystkim. A z pozostałymi nie chciałbym się już spotkać. Napisał Cecherz na Twitterze. De facto no potwierdzając, że... Potwierdzając wszystko, mocny głos. Że on sam miał podejrzenia. Tutaj jeszcze Mateusz Miga, który pilotuje tę sprawę z TVP Sport, zauważył, że Kartuzja otrzymała licencję od Przodkowa, a Przodkowo było takim polskim Vegas w pewnym momencie. Było naprawdę ulubionym klubem z tego, co się wyłania z maili, który otrzymał Norbert Skurzewski z materiału Mateusza Migi. Rzeczywiście, jak byłeś azjatyckim graczem, to miałeś GKS Przodkowo na takiej shortliście, że jest meczem Champions League, Serie A, Premier League, mecze GKS-u Przodkowo. To była osobna kategoria. To jest fakt. I teraz, jeśli chodzi jakby o całą ocenę tego wszystkiego, co się dzieje, no to jest absolutna pewność, że mamy w niższych ligach do czynienia z ustawieniem. Z aferą korupcyjną. Z aferą korupcyjną, wprost. Jest to afera polegająca na tym, że okradani są bukmacherzy przez grupy, które wpływają na piłkarzy. W taki sposób by ustawiali mecze na przykład na overy, na łamaki, na jeszcze inne zdarzenia, które zazwyczaj mają wysokie kursy w zakładach bukmacherskich. Łamaki z leniu Bitcoin tam. Tak, trochę tak. I to jest na pewno coś, co jest powodem do zmartwień i to jest coś, co jest powodem do tego, żeby tę sprawę wyjaśnić. I myślę, że to jest taki moment, gdzie naprawdę jest potrzebna duża mobilizacja ze strony PZPN, ale niestety wszyscy są w Katarze i czekam tylko na konferencję spod palm właśnie, przyciemniane okulary. Działamy. Adam Gilarski tam jest. I Adam Gilarski jak Superman jednoosobowo. Myślę, że naprawdę to może się jeszcze tak zdarzyć, że będą wypływać nowe fakty i my przez cały mundial będziemy toczyć, nie wiem, nie zdziwię się, jak w dniu meczu, nie wiem, z Meksykiem, z Arabią Saudyjską, z Argentyną wypłynie coś naprawdę grubego. Ale to było piękne. Jakby właśnie, mamy łączenie z Katarem, są tutaj z nami działacze,
kluczem? Pod kluczem to w Katarze trzymają alkohol, ale my ten klucz mamy. Bailando, faza grupowa. Tak. Albo wiesz, taka, nie, słuchajcie, poważna konferencja, ale w tle słychać Tak. Wyłączcie to radio. Nie możemy to z drugiego pokoju. Idźcie tam. Wyłączcie to radio. Naprawdę się przejmuję. Put me down. Spędza to nam sens powiek tutaj w Katarze. Nie śpimy prawie w ogóle. Nie śpimy. Cały czas tylko myślimy o Kluczewi, Błękicie, Błękitnych i Bałtyku. To wszystko jest oczywiście powodem do zmartwień. Natomiast ja widzę tutaj jednak pewne małe światełeczko. Małym światełeczkiem jest to, że to nie jest tak, że polski futbol wyhodował sobie aferę korupcyjną jakby od wewnątrz, tylko zostaliśmy niejako jako polska piłka najechani przez gangi, które do tej pory działały gdzie indziej. Bo te gangi ustawiały mecze w Ukrainie, czy tam na Ukrainie, ustawiały mecze na Białorusi, czy tam w Białorusi i ustawiały mecze jeszcze w wielu innych miejscach, które i te tropy się pojawiają w ich CV. Bo jak otwierasz sobie tego Zodry Ananasa, to on wszystkie poprzednie kluby, tam są chyba Sumy, jeszcze jakieś, są kluby, gdzie wpiszesz to i widzisz dokładnie. W wywiadzie Mateusza Migi chyba z Traderem było jasno powiedziane, że to są kluby, które były pod bardzo dużą obserwacją. Nieanonimowe w środowisku bukmacherskim. I to jest coś, co jest jakby małym, ale jednak pocieszeniem, że to jest ingerencja z zewnątrz. O, tak bym to określił. I być może uda się z tym dość szybko uporać, jeśli oczywiście reakcja rzecznika dyscyplinarnego będzie bardzo stanowcza. Ja chciałem powiedzieć, że Adam Gilarski, naprawdę wielki szacunek w tym wszystkim. To jest też to, że to nie jest tak, że Adam Gilarski 3 dni temu dowiedział się z maila do Norberta Skurzewskiego, że jest jakaś afera i ja się temu przyjrzę, chłopaki. Tylko tak jak mówisz, alarmował od dawna, był w to wszystko wprowadzony, nie dowiaduje się z prasy, tylko pracował na tym i dla niego wielki szacunek. Chciałem to zaznaczyć, że nie tylko heheszkujemy, tylko są ludzie, którzy rzeczywiście coś z tym robią. Adam Gilarski zaznaczył też w rozmowie z Weszło, że przekazał komplet dokumentów organom ścigania, ale organy ścigania były zajęte uprzykrzaniem życia w Opolu, więc na razie jeszcze nie mieli czasu. Oglądaniem Cetryk Managera. Tak, więc na razie nie mieli czasu się tym zająć. Dopiero jak mi uprzykrzą życie już totalnie na różnych wyjazdach, to wtedy... Ale niektóre z tych historii, no niestety, zapowiada się, że to będzie serial, a niektóre z historii są absurdalne. Jest historia, gdzie kierowca Bolta namawiał na sprzedaż meczu. Tak? Jedziesz, wsiadasz sobie do Bolta i Arsene, możeś sprzedał mecz tu. Wineta Wolin, te sprawy. No. Ekstra. Ja nie wiem, dlaczego wszyscy od razu jadą na to zachodnie Pomorze. Nie wiem. Co tam jest? Co ich tam ciągnie? Że faktycznie gość, który mógłby jeździć Boltem wszędzie, jeździ akurat tam, gdzie można spotkać zawodników Winety Wolin i spróbować ustawić ich mecze. To jest dla mnie też interesujące, jakie kluby okażą się oszukane tak naprawdę, bo Odra Wodzisław wydała takie wojownicze dosyć oświadczenie, z tego co widziałem. Zaraz postaram się je przytoczyć. I komunikat, nawet nie oświadczenie, tylko komunikat klubu Odra Wodzisław. Klub pragnie przedstawić następujące stanowisko. Klub nie posiada jakichkolwiek informacji oraz dowodów świadczących o potencjalnej winie kogokolwiek związanego z Odrą Wodzisław Śląski. W przypadku zgłoszenia do organów ścigania przez autorów artykułu lub kogokolwiek, kto posiada dowody w sprawie o możliwości popełnienia przestępstwa, wyraża gotowość do współpracy, aby całkowicie wyjaśnić zaistniałą sytuację. Klub ze 100-letnią tradycją i historią chce być kojarzony wyłącznie ze sportowej postawy na boisku i dlatego też liczymy na szybkie wyjaśnienie i zamknięcie sprawy. Obecnie zarząd i trenerzy i zawodnicy koncentrują się na odpowiednim przygotowaniu do meczów ligowych. Gdzieś jeszcze coś się pojawiło, że będą... Sezon na oświadczenia ogłaszam za otwarty. Być może będziemy się zastanawiać nad tym, kto powinien zagrać z Robertem Lewandowskim przed Meksykiem, ale być może będziemy analizować oświadczenia trzecioligowych klubów i nie tylko Kuba, ponieważ na razie są tylko pogłoski, na razie są tylko sygnały, ale choćby w wywiadzie Mateusza pojawia się wątek ekstraklasowy nawet, że jeden mecz mógł być skręcony, tam doliczono mnóstwo minut, miał paść gol, padł, także do końca nie wiemy. Być może jeszcze się okaże, że będziemy sobie... Ja pamiętasz, jak to dotyczyło tylko z zachodniopomorskiego, jak sobie heheszkowaliśmy, że to jest taki mordor. To by było najbardziej bolesne, bo wtedy by się okazało, że to nie jest tak, że ktoś z zewnątrz nas najechał, tylko że my tutaj organicznie też... Czy to wciąż może być z zewnątrz, tak? No nie mniej wiesz. Natomiast to, co chciałem podkreślić w kwestii Odry Wodzisław Śląski, to jest to, że jeśli chodzi o panów Jewgeniego Czepurnenko, Igora Karpenko i Waleriego Kowernika,
to cała trójka jest już poza Wodzisławem Śląskim. Na razie jest tutaj na Transfermarkcie, że są bez klubu, ale ja jestem spokojny, że znajdą swoją przyszłość. Zachodniopomorskie dachle. Na Eliksie Zachodniopomorskim dam pracę, szukam klubu. A myślę, czy nie jest zbyt ciepło tutaj, ale druga Liga Litewska to bardzo atrakcyjne rozrywki, które właśnie zostały wprowadzone do oferty jednego z azjatyckich bukmacherów. Powiedziałbym, że to bardzo przykre, że ta sprawa tak zszargała reputację zachodniopomorskiej piłce, ale śledzę konto Norberta Skrzyżewskiego i ten region nie miał reputacji, po prostu. O, to jest ciekawe. Poza Pogonią Szczecin oczywiście. Masz, widzisz, masz Sumy, Rubikon, to jest kariera tego gagatka, ale jest też słowackie Sobranecko. Przejrzę mecze Sobranecko. Tak po prostu przejrzę sobie mecze Sobranecko dla spokoju. Widziałem też, jak bronił rzuty karne jeden z zawodników Odry Wodzisław, też ukraiński bramkarz. Rzucał się już po strzale raczej i nie w tym kierunku, w którym ten strzał leciał. Ale być może po prostu miał zły dzień w pracy. Tak to wygląda w skrócie dużym. Na pewno sprawa jest rozwojowa, na pewno będziemy ją śledzić. Pierwsze zawieszenia zapowiedział rzecznik dyscyplinarny już w nadchodzącym tygodniu. O ile oczywiście dotrą stosowne podpisy z Kataru, bo tam trudno jest bardzo znaleźć piszący długopis, żeby podpisać wszystkie decyzje dyscyplinarne. Ale liczę, że może im się uda to zrobić. Ostatnio, Kuba, żartowaliśmy z norweskiego skauta, prawda? Mhm. Wyobraź sobie, że jesteś, nie wiem, meksykańskim, katarskim, czy nawet kameruńskim dziennikarzem, no i powstaje skarb kibica, tak? I przypada ci do opisania Polskę. No to myślisz, na dwie strony, Lewandowski, tak? A po tygodniu dzwoni do ciebie szef, mówi, no jak, zrobiłeś to? A ty jak w takim, wiesz, filmie o takim dziennikarskim śledztwie, chyba było coś takiego, Spotlight, tak? Papierosy, tu pełna popielniczka, siedzisz. Czerwone pineski. Kluczewia, czy Kluczewia, który mecz sprzedałeś Kluczewią, nie? Widzisz? I generalnie później ten skarb kibica jest w 99% o aferach polskiej piłki i tam są inne drużyny, które też mają zagrać, bo redaktor nie był przekonany ulozną, że to jednak będzie ciekawsze. Wiesz, co ci powiem jeszcze? No. To jest taki smutny epilog, ale powiem tak. Jeden z tych pogonionych z Odry Wodzisław trafił do Bukowiny Czerniowice w drugiej lidze ukraińskiej wraz z 8 innymi zawodnikami bez klubu. Zdaje się, że Bukowina przebierała w ludziach, którzy są bez kontraktu, bo być może jest na zakręcie i jest gotowa chwycić się brzytwy. Kuba, jestem oburzony twoimi insynuacjami. Bukowina jest klubem, który daje szansę, który nie słucha plotek. I ty już tutaj węszysz jakieś spiski. Ja uważam, że wstyd. Ale jak nigdy pasuje ten piękny frazes przypominany w różnych chwilach, show must go on. Bukowina będzie na pewno miejscem, w którym show może się toczyć dalej. Show must go on korupcyjny wydaje mi się, że będzie. Jeśli chcecie, wczoraj miał program Marcin Ryszka, poranek z Norbertem Skurzewskim, również wywiad z Mateuszem Migą, także warto też odkurzyć, bo chłopaki znają ten temat najlepiej. To prawda. Tak jeszcze, wiesz co, jeszcze sobie mówię, otworzę ostatni mecz Bukowiny. Łamak. Ale niczego nie sugeruję. Dobra, to tyle o aferze korupcyjnej. Przechodzimy do innych gorących tematów w polskiej piłce. Podoba mi się, że zazwyczaj jak rozmawiamy o piłce nożnej, albo o świecie, albo o czymś, co wymaga jakiejkolwiek wiedzy, to ty jesteś moim przewodnikiem. Tak mówisz, no zobacz, tu jest piłka, tu się podaje, to jest Fabian Piasecki, on jest piłkarzem z Ekstraklasy. No jesteś takim moim duchowym przewodnikiem po świecie, gdzie są wyniki sportowe, jakieś zagrania, taktyka, serie trenerskie. Tu tego wyrzucili, no bo miał tak, bo miał XG niskie i tak dalej. No i prowadzisz mnie tak za rękę. Nigdy tak nie było, ale idźmy za tą narracją, bo no, ma się do czegoś przydać. Pomagasz mi, że tak, no zobacz, Stal Mielec, oni nie grają już w trzeciej lidze, oni są w Ekstraklasie, zobacz, to nie jest tak, że w pierwszej lidze cały czas gra, w Ekstraklasie cały czas gra Brookbet, bo spadł. Natomiast kiedy wkraczamy do tajemniczego świata takiego na granicy prawa, to ja zamieniam się w rolę przewodnika. Afera korupcyjna? Oczywiście, chętnie wytłumaczę ci, jak rumuńsko-mołdawski kartel ustawiał mecze sparingowe w Hiszpanii podczas 10-dniowego zgrupowania w Fatyśnouście. Co? Ochroniarz z zarzutem udziału w grupie przestępczej? Można powiedzieć, że jestem w temacie grup przestępczych.
Prawie bym się autodenuncjacja wytrzymał. Jakub Olkiewicz Show, ja jestem wodzianką. No tak się zdarza, że kiedy pojawiają się paragrafy, zarzuty, artykuły, skrócone nazwiska do jednej litery, to tam jest mój dom. To jest moja ojczyzna. Tu się czuję swobodnie, tu się czuję jak wśród swoich. Otóż, popularny grucha z Białegostoku został ochroniarzem reprezentacji Polski. Trochę mam do wirtualnej Polski żal mimo wszystko, że tak ochroniarz Roberta Lewandowskiego. Mhm. No to było tak jakby, o tak, przydzielili mu prywatną ochronę. No tak. Właśnie, to coś nie grało, nie? No tak, potem czytasz, że ochrania całą drużynę, w tym Roberta Lewandowskiego. Słabe, to rzeczywiście niepotrzebny clickbait. Takie podkręcenie tematu, bo ludzie krytykują Roberta Lewandowskiego, bo dostał czerwoną kartkę, to normalna rzecz jest. Myślę, że ten tekst jest na tyle jakby wnikliwy, na tyle mógłby się obronić bez próby clickbaitu, po prostu. Tak. Choć doceniam dobór fotografii, gdzie akurat Robert Lewandowski z popularnym gruchą jest. Dobór zdjęcia był wystarczył. Tak, zdecydowanie. Jak wygląda sytuacja? Sytuacja wygląda tak, że jest to człowiek wywodzący się z białostockiego półświatka. Jak pojawia się... Jak wymawiasz sobie półświatek, to zaczynasz się cieszyć od ucha do ucha. Zauważyłeś to? Tak, zauważyłem. Półświatek to jest naprawdę coś... Wszystkiego najlepszego, drogi synku i półświatek. To są trzy słowa, które wzbudzają uśmiech na twojej twarzy. Tak, to prawda. Jeszcze pirotechnika, nie zapominajmy. Białostocki półświatek jest o tyle skomplikowany, że tam przenikają się takie grupy, których byś nie podejrzewał o przenikanie się. Bo okej, zdarza się, że są grupy chuligańskie, które zajmują się różnymi rzeczami. Różne takie działania prowadzą. Trochę tego, trochę tamtego. Zajmują się trochę tym, trochę tamtym. No i bywa tak, że jacyś zupełnie nadgorliwi prokuratorzy odczytują to jako grupę przestępczą. Natomiast no, jest też grupa menedżerowie grup Disco Polo. No nie podejrzewałbyś ich o to, że mogą coś mieć wspólnego z tą drugą grupą. Natomiast w Białymstoku wszystko jest zmiksowane. To jest taki bardzo szeroki, duży koktajl energetyczny, gdzie znajduje się wszystko. Są kibice, są oczywiście zarzuty, jest artykuł 258, czyli przynależność do grupy przestępczej. Jest oczywiście Disco Polo, jest grupa Dress albo Press, już nie pamiętam. O, aż bym orzeszki wyrzucił. Obłożony Kuba Olkiewicz. Ciska orzeszkami. Jest utwór Noś Leginsy i jest tam też w tym wszystkim Cezary Kulesza, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Na początek wcielę się w rolę adwokata diabła i powiem tak, gdybym był Cezarym Kuleszą, to też bym najmował ludzi, których znam od wielu, wielu lat. Też bym najmował ludzi, co do których mam przekonanie, że poradzą sobie, jeśli ktoś chciałby na przykład wejść niepowołany do hotelu reprezentacji. A któż nadaje się lepiej na ochroniarza reprezentacji Polski niż ktoś, kto selekcjonował kluby w Białymstoku, gdzie naprawdę czasami mogło dochodzić do szturmów na koncerty różnych bardzo popularnych artystów. Nie dziwię się, że Cezary Kulesza ludzi stamtąd pobiera, dlatego że on sam też różne rzeczy w życiu robił. Trochę tego, trochę tamtego. Trochę tego, trochę tamtego. I jeśli chodzi o ochronę imprez, to z pewnością ma duże doświadczenie, no działając w branży disco polo, po prostu takie doświadczenie mieć musi. Dlatego nie dziwię się, że takim torem działał przy powoływaniu tej konkretnej osoby do tego konkretnego działania, jakim jest ochrona reprezentacji Polski, zwłaszcza, że jak zapewnia sam pan ochroniarz, sam pan grucha, to już jest daleko za nim. To błędy przeszłości, dawno nieprawda. To ja się wcieliłem w adwokata diabła, natomiast teraz możesz pokrótce streścić, dlaczego dobrze by było zweryfikować jednak tę przeszłość, zanim uznasz, że przeszłość jest zostawiona daleko za tobą. Ponieważ okazuje się, że jednak przy odpowiednim researchu da się znaleźć takie fakty z życia i twórczości popularnego gruchy, które jednak delikatny absmak tworzą przy obsadzie jego na stanowisko ochroniarza reprezentacji Polski. Ja jako Janusz tematów półświatkowych, po prostu mnie jakby, wiesz, uderza ten kontrast, że jestem przekonany, że gdzieś w Holandii analizują, jaką taktyką zagrać. Czy total football, czy jednak się zrewolucjonizować troszeczkę, zmienić. We Francji, jak pogodzić Mbappe, Benzemę, Griezmana, żeby to wszystko holało. A u nas Dominik temat na niespełna dwa tygodnie. Nie, no,
ile? 2 tygodnie to już jest do meczu nawet, nie? 10 dni. A u nas tematem jest Dominik G., pseudonim Grucha, którego PZPN zatrudnił jako ochroniarza podczas zgrupowań. Jest oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Działał w gangu, zajmował się bójkami oraz uprowadzeniami. Zarabiał na prostytucji, propagował faszyzm. Tak. I tutaj mówię, best of. Ale fascynuje mnie, wiesz, że to jest. To jest tak, że zaczynasz, o, no, widzę, że afera, ale tu jest tak to potraktowane dosyć drobiazgowo. Są zdjęcia z jednostki wojskowej w latach 90., gdzie Grucha wykonuje salut, tak? Jest informacja... On trzyma tylko flagę. Oczywiście. Ja wiadomo, czego nie chcę. Wycofuję się ze swoich słów. Jest jakaś zmianka o torcie ze swastykami, tak? Gdzie ja chciałbym w ogóle się dowiedzieć, jak wygląda zamawianie tortu ze swastykami. Idziesz do cukiernika, tam jest cukiernia Krzysztof... Wesoła cukierenka i potrzebuje takiego z takim znaczkiem. No, no dobrze. Jestem ciekaw, czy to wzbudziło jakieś wątpliwości, czy po prostu nie. Niestety są też historie dużo mniej dużo bardziej smutne, czyli no po prostu pobicia, zabójstwo. Pojawia się postać młodego Gruchy. Ja naprawdę czuję się za krótki, żeby to wszystko gruntownie omówić. Ale jest to naprawdę, jest dużo rzeczy, z których... trzeba by się wytłumaczyć, żeby powierzać jednak stanowisko, nie powiem, że publiczne, ale osoby ochroniarza reprezentacji Polski przed Wielkim Mundialem, czy przed czymkolwiek. Mm-hmm. Tak, zdecydowanie. Myślę, że to są rzeczy, z których powinien się Dominik G. wytłumaczyć. Sam jestem ciekawy, co się wydarzy dalej, bo Cezary Kulesza jest no, tutaj trochę pod ścianą. No, generalnie nie powinien pozwolić na to, by osoba o takiej historii, o takiej przeszłości, która zapewnia, że się od przyszłości odcięła, ale jeśli chodzi o prawne wyroki i decyzje sądowe, to jeszcze nie do końca jest tak, że przeszłość jest w pełni rozliczona i dawno miniona. No, sądzę, że jednak chyba PZPN powinien zabrać dość mocno głos i jednak przeprowadzić jakieś pewne zmiany, jeśli chodzi o obsadę tej konkretnej pozycji. Ale czasami, wiesz, czytasz sobie nagłówek i zastanawiasz, że Grucha nie przechodzi weryfikacji w Operze. I okazuje się, że pracował w Operze, bo w Operze też wiadomo, że jest bardzo dużo awanturujących się osób, które też, no wiadomo, że to z czym się okaże Opera. No ustawki, walki, prawda, cały czas awantura. I też musiał, nie przeszedł weryfikacji Biura Ochrony Rządu, musiał opuścić Operę, gdy tam gościł Bronisław Komorowski. Tylko wiesz, tak. to jest o tyle ciekawe, że mówimy o czasach Bronisława Komorowskiego, a Dominik G. był już wówczas zatrudniony w Operze, co nakazałoby myśleć, że to był już czas, kiedy on w miarę był uspokojony, skoro pracował w Operze. Chociaż nie wiem, być może w Białymstoku Opera to jest taka wielka dyskoteka. Być może w Operze w Białymstoku i tak jest po prostu akcent. Kawałek akcentu, tylko w bardziej podniosłym głosem. To jest fakt. Natomiast no, tu, jeśli faktycznie mówimy o czasach Bronisława Komorowskiego, czyli to było ile? Z 8 lat temu, 7-8 lat temu pewnie, a on już wtedy był w Operze, to być może faktycznie jest tak, że pewne błędy przeszłości są już daleko za nim, ale no, ten artykuł nie pozostawia zbyt wiele pola do interpretacji tego, czy taka osoba powinna być dopuszczana w najbliższe otoczenie zawodników reprezentacji Polski. Coś jeszcze wyciągnąłeś z tego artykułu? Tłumaczenie PZPN-u, tak? Że w rozmowie telefonicznej z dziennikarzem Wirtualnej Polski stwierdził, że zna Dominika G., Cezary Kulesza, uważa, że nadaje się do roli ochroniarza, jest osobą sprawdzoną, nie karaną. Po tym jak Kulesza przedstawił go trenerowi Czesławowi Michniewiczowi i sztabowi, Grucha został zaakceptowany i zatrudniony na okres próbny. Według Kuleszy wszyscy są zadowoleni, łącznie z Robertem Lewandowskim, a Michniewicz miał powiedzieć, że Grucha jest top topów. No to fajnie, tutaj pomocna dłoń. Ajajaj. Kulesza zapewnia, że o procesie i zarzutach ciążących dowiedział się od dziennikarza WP. Mhm. No to jest super. Tylko wiesz, tutaj w takim razie PZPN, skoro Cezary Kulesza sam podkreśla, że to jest osoba niekarana, to znaczy, że te wszystkie rzeczy cały czas się ciągną. I tu być może należałoby po raz kolejny pochylić się nad tym, jak sprawnie działa polskie sądownictwo, że gość zdarzył już niemalże ochraniać Bronisława Komorowskiego w Operze 8 lat temu, a wciąż jest osobą niekaraną, mimo zarzutów, jakie na nim ciążą. Ciekawe, czy poleci do Kataru. Na razie jest. No, ciekawe, jakie Katar weryfikacje prowadzi. Oj. Ja jestem bardzo ciekawy, jaki będzie finał całej tej sprawy, bo no, brak wyroku to jest jakiś argument w dyskusji. No tak,
Natomiast z drugiej strony zdjęcia, które zamieścił Szymon w swoim artykule, też są pewnym argumentem w tej dyskusji. Na pewno nie jest to coś, co można zbyć milczeniem i na pewno nie jest to coś, czego byśmy się spodziewali na 10 dni przed meczami mundialowymi. Jestem ciekaw, czy Szymon postawił sobie za jakby cel, żeby przykryć mecze mundialu jakimiś aferami związanymi z PZPN-em. Mm. Jest to wyzwanie, które mógłby udźwignąć. To jest fakt. Generalnie słaba passa trwa, bo jeśli chodzi o aferę korupcyjną, to już wszystko powiedzieliśmy. Jeśli chodzi o aferę z ochroniarzem o przeszłości dość mglistej, mówiąc najbardziej eufemistycznie, jak tylko się da. Na tym pozostańmy. Nasze wyrokowanie w sprawie pana Gruchy, mglista przeszłość. Ja się pod tym podpisuję. To jest kolejny wizerunkowy problem, ale są też inne, jak na przykład to, że nie ma losowania ćwierćfinału Pucharu Polski, bo wszyscy są w Katarze. I jak na przykład to, co się w Pucharze Polski faktycznie działo. Fajne jest to, że rzeczywiście od wielu lat mówi się, że trzeba Puchar Polski zbudować mu prestiż, tak? Budujmy prestiż Pucharu Polski. Cała Polska buduje prestiż Pucharu Polski. I budujemy go również tak, że nie organizujemy losowania tam. Dobra, chłopaki, kurde, dajcie spokój, jest tyle ciekawych rzeczy. Weźcie se ustalcie między sobą, kto ma tam bliżej do siebie. No Śląsk już nie ma nigdzie blisko. No ale to jak coś, to tam się zdzwońcie, dajcie nam tylko znać i już i będziemy. A nie tam, że znowu będzie jakieś losowanie. No, ale pomijając losowanie, to jest jeszcze kwestia tego, co się podczas meczów Pucharu Polski działo. I do tego też musimy przejść. Choć głęboko wierzyłem, że nie będziemy musieli poświęcać czasu na mecze rozgrywane w Lublinie i Niepołomicach, to niestety Lublin i Niepołomice zawsze chętnie dostarczą tematów. Było mówione, zapierdzianie do Niepołomic to jest zły pomysł. Nie ma sensu zapierdzianie do Niepołomic. Piotr Stokowiec, człowiek, który Dolny Śląsk zna tak, jak własną kieszeń, mówił, gdyby nie ja, to byście zapierdzianie do Niepołomic, a wtedy to byście zobaczyli dopiero. Tak kibicom Zagłębia mówił, byście zobaczyli, co się dzieje. I kibice Śląska pojechali do Niepołomic i proszę bardzo. I skandal gotowy, i afera gotowa. Znaczy, zacytujmy Rafała Leszczyńskiego. To może deprymować. Bramkarza Śląska Wrocław, który trafnie ocenił sytuację, to nie jest miłe. Myślę, że to jest hasło. Wiesz, często przy dużych imprezach, przy takich meczach Ligi Mistrzów są specjalne spoty. Say no to racism, tam już wypowiadają się różni piłkarze. Myślę, że lepsze nowe hasło. Racism to nie jest miłe. Z tym hasłem myślę, że na Katar, na Ligę Mistrzów, na wszystko. Rafał jeszcze może dobre tantiemy zgarnąć za to hasło. To nie jest miłe. Tutaj tak można bardzo wiele rzeczy spuentować. To nie jest miłe. Afera korupcyjna? To nie jest miłe. To nie jest miłe. Match fixing? To nie jest miłe. To nie jest miłe. No, Rafał Leszczyński widać, że bardzo tak delikatnie się wypowiedział na temat całego zdarzenia. Trochę jak ja, kiedy mówiłem o mglistej przeszłości Dominika G., pseudonim. Zaskoczyłeś mnie wieloma faktami tam rzeczywiście. Jest to sytuacja, której się nie spodziewałem. Niepołomice. Środa, 20:30. Tak ciemno, ja nawet spojrzałem na zapowiedź tego meczu i była chyba kamera zwrócona na jakby nie na trybunę, tylko na jakieś drzewo. To chyba była topola. Było siwo, naprawdę specyficzna była aura tego meczu. No, Sandecja ze Śląskiem we środę 20:30 w listopadzie. W Niepołomicach. W Niepołomicach. Ten mecz w ogóle nie powinien. Nie mogło się tam nic zdarzyć, no, nie powinno. Tak, to była chwila, kiedy naprawdę całe środowisko piłkarskie mogło powiedzieć: tak, moja droga żono, w dupie z tą piłką nożną nie będę oglądał. Tak, dziś wieczór wolny. Tak kiedyś Stan o Lidze Europy napisał. Że po to jest właśnie, żeby w czwartki mówić żonie: tak, są mecze, zobacz, ale ja nie oglądam, bo jestem twardy. Nie dlatego, że grają tam... same wulgarne określenia mi przyszły do głowy. Kto gra w czwartki w Lidze Europy? Nie my. No i sytuacja się zadziała taka, że te Niepołomice są dzisiaj na tapecie absolutnie jako temat numer 4, bo jeszcze różne inne były w międzyczasie, ale jednak nie da się przejść koło tego obojętnie. Materiał, który wrzucił Śląsk.net z zabramki, nie pozostawia wątpliwości. Sprawa dotyczyła niewielkiej liczby kibiców Śląska, ale jednak kibiców Śląska, którzy zachowali się w sposób rodem z lat 90., które raczej już minęły
i niewielu chce jego, ich powrotu. Choć... Znaczy, słuchaj, biorąc pod uwagę, jaki mamy dzisiaj odcinek, to za chwilę będziemy omawiać jeszcze Niedzielę Cudów jakoś, tak? To jest odcinek, który mógłbyś wyemitować w 94. Ale... Bolesław Krzyżostaniak, Osąd Bohatera, Piotr Przerywacz, Przyszłość Reprezentacji Polski, Mieczysław Agafon. Proszę bardzo, legenda. Ale patrz, ostatnio się zastanawialiśmy, jak by wyglądały odcinki te tylko w latach 90. Właśnie tak. Futbolowi bogowie zawsze wiedzą, kiedy zarzucić. Korupcja, rasizm, awantury. Dziękujemy wam, dziękujemy. Neonazizm, wszystko. Zastanawialiśmy się i od razu nam dostarczyliście. Macie, proszę bardzo, co? Hajlujący? No to proszę bardzo, tu macie materiał zdjęciowy na wirtualnej Polsce. Nie wiem, to zawsze budzi mój duży niesmak. Bo ja... Jestem w stanie... Rasizm. To budzi mój duży niesmak. Dołączam do Rafała Leśnickiego. Bo zastanawiam się, dlaczego? Dlaczego w ogóle takie coś robić w takim momencie, kiedy jeszcze twoja drużyna idzie po zwycięstwo w tych rzutach karnych? I chyba liczysz się z tym, że to są rzeczy, które w obecnej, współczesnej piłce są nie do przyjęcia i po prostu i wszędzie kończą. Są kamery. Już pomijam, że wszędzie są kamery. Nie wiadomo, w Niepołomicach nie wiadomo. Ale być może... Jak faktycznie się okazuje. Wszędzie są kamery. No trzeba naprawdę mieć bardzo upośledzone procesy myślowe, żeby się zdobyć na takie rzeczy. Różne rzeczy krzyczałem w życiu. Różne rzeczy w życiu robiłem. Ale mam pewne... Granice, których... Wiem, że dalej jest już tylko niesmak. Dalej jest już tylko to nie jest miłe. I trudno jest potem zabrać w ogóle głos przy czymś takim. Zwłaszcza, że jak pokazuje ten materiał, byli kibice, którzy gwizdali, którzy buczeli. Jest naprawdę szerokie spektrum rzeczy, które możesz wykonać, żeby zdeprymować strzelca podchodzącego do rzutu karnego. Nie trzeba od razu robić z siebie eksponatu z wrocławskiego zoo, skądinąd ściśle związanego ze Śląskiem Wrocławiem. Ta współpraca Śląska z wrocławskim zoo idzie w złą stronę. Zbyt zacieśniane są te więzy, moim zdaniem. Nie, no mi by było przykro, najgorzej, obok samego Moussyfala, tak? To myślę, że normalni kibice Śląska Wrocław, którzy mówią, przecież to było jakieś 10 może ludzi. Nawet na tej trybunie jestem przekonany, że to nie byli wszyscy, więc paru ludzi zrobiło po prostu popularną wioskę i teraz obrywa za to cały Śląsk Wrocław, całe środowisko kibicowskie, które też ma przecież choćby Johna Jeboacha, który jest w tym momencie jednym z najfajniejszych piłkarzy Śląska Wrocław, który sam poszedł do szatni pocieszyć tego fala, tak? I to jest zachowanie, tak? To też jakby nie pozostawia złudzeń. Jeśli jeden z twoich piłkarzy idzie do tego gracza Sandecji i później mówi wprost, chyba Szymonowi Janczykowi, że chłopak płakał, no to naprawdę to nie było tak, że nie wiem, jakaś albo sobie żarty robił, albo coś tam wyolbrzymił, tak? To jest najbardziej przykre tutaj. Nie no, minimum empatii, naprawdę. Ja widziałem głosy deprecjonujące, że bo musi być gotowy. No, zresztą Rafał Leśniński powiedział, że 60 tysięcy osób... Na szczęście Rafał nigdy nie zagra 60 tysięcy. Nie ma chyba porównania. No, wydaje mi się, że nie trzeba być jakimś szalenie empatycznym gościem, żeby zrozumieć, że różne życiowe historie mają różni ludzie i... Zdobywanie się na takie obelgi z tej kategorii wobec takiego człowieka to jest coś niegodnego, zwyczajnie. Można go obrazić na 1000 różnych sposobów, które są bardziej cywilizowane, a nie robić coś takiego. Ja też uważam właśnie, że trochę jest mi żal tych, którzy byli na tym sektorze gości, bo staram się wczuć w ich rolę. Jedziesz do tych Niepołomic na Puchar Polski. Tak. Gdzie wiesz jeszcze, że Śląsk w Pucharze Polski to gra zazwyczaj kupę straszną. Prawdopodobnie odpadniesz. Ośmiesza cię trochę ta puszcza, ten Kosakiewicz. Śląsk gra strasznie. Wygląda. Jest zimno, jest ciemno. Masz w czwartek na rano do roboty i jeszcze dzieje się coś takiego w chwili, kiedy właściwie decydujący rzut karny może zostać wykonany i może wybuchnąć radość na całym sektorze gości. I jesteś pozbawiony tego wybuchu radości, bo piłkarze schodzą z boiska przez to, co zrobiło kilku twoich, nawet nie pewnie kolegów, ale znajomych z trybun. No i ta sprawa mogła być tak naprawdę kwestią dosłownie kilku osób. Kilku z tego sektora Śląska Wrocław. A zobaczmy, jak to od razu eskaluje. Prawda? Tak. Jaki to już za długi cień. Jestem ciekawy też, jak do tego podejdzie PZPN i jakie zostaną podjęte decyzje, bo Śląsk Wrocław jako klub trochę się broni, co zresztą jest zrozumiałe, że się broni, że są przewidziane procedury na taki wypadek. Tak, ale oni też w żaden sposób jakby nie dotknęli tego tematu, tak? Michał Zachodny zwracał uwagę, że słuchajcie, hej, ale no fair play, a jakoś zabierzecie stanowisko w tej sprawie, tak? W jakikolwiek sposób? No tak, tak, ale no tak w sumie jakbyś to rozstrzygnął, tak? Piłkarsko. Nie no, to bez przesady teraz, że walkover, tak. No to trzeba oddzielić.
oddzielić. No, nie domagajmy się teraz walkovera dla Sandecji, no bo ja nie znam się na procedurach, ale wydaje mi się, że to jest jednak o jeden most za daleko. Tu potrzebne są konkretne kary, ale wycelowane w prowoderów, a nie teraz, że cały klub. No sorry, ja rozumiem, że no, to byłby za dużo rozpęd już. No, nie mieszajmy tutaj jakby pojęć, tak? Mhm. No to jest no, to po prostu, no. Ciekawe, chyba sędzia też nie zachował się tutaj prawidłowo, nawet od strony takiego reakcji na to, co się zdarzyło. Nie zareagował prawidłowo, chyba pan Jarzębak. Mm-hmm. Tam nie przestrzegał procedur, które powinny być uruchomione w tym temacie. Także bardzo duży bałagan również z jego strony. No to choć sytuacja też trudna, tak, dla niego. No. Ech, polska piłka. Aż by człowiek się powkurzał na jakieś tam powołanie, nie? To jest dużo prostsze. W głęboki niesmak nas wprawił polski futbol w tym momencie. Dylematy etyczne. Pisma Immanuela Kanta, polski futbol. Podobne mniej więcej temperaturowo. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że trudno jest w ogóle cokolwiek analizować wokół tego meczu, no wokół tej sytuacji. No bo co to analizować? Jaki wynik? No musiałbyś, a może gdyby odmówił strzania tego karnego, bo już wtedy się okrzyki zaczęły. To by inaczej była sprawa dobrana. No ale kurde, no jesteś piłkarzem, no to podchodzisz do karnego, no to myślisz o tym, żeby strzelić, a rozpakujesz się, już pomijam, że karny nie został wykorzystany, no ale nie jestem w stanie wcielić się na tyle w osobę, która słyszy takie obelgi, żeby móc wyrokować, kiedy powinien odmówić dalszego udziału w widowisku sportowym, bo nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek mógł być w takiej pozycji, żeby przewidywać, kiedy zejść z boiska, czy przed karnym, czy po karnym, czy może lepiej by zrobił, jakby w ogóle na środku boiska został. No, trudna bardzo dyskusja i w dziwne zmierza rejony, patrząc na to, jak wyglądają komentarze po tym. Dla mnie szacunek do redakcji Śląsk Net, bo mogli powiedzieć, o co? Mieliśmy jakieś... Nie, no co? Wrzucane jako, że populacja osób, które czyta regularnie Śląsk Net, to są kibice Śląska Wrocław w 99% i no ligowcy, tacy jak na przykład ja, szukający po prostu informacji o klubie, ale no nie musieli robić czegoś, co ostatecznie de facto pogrąża tych kibiców, którzy tam byli. Prowodyrów sytuacji. Fajnie jakby wrzucili, a tam na podkładzie niech zwycięża Śląsk, lalalala. Wejdziesz na fanatycy Śląska Wrocław? Aha, na fanatycy Śląska Wrocław. Na Facebooku? Na razie jeszcze wszedłem na Śląsk Net, bo Śląsk Net też... O, a już zniknęło to, bo oni zabrali stanowisko Śląsk.net, że stanowczo potępiają wszelkie przejawy rasizmu, ale teraz widzę, że chyba tego nie ma. Może jest na stronie po prostu. No nie wiem, albo coś ja pomyliłem. No, ale zachowali się godnie w tej sytuacji, przy tym zostałem. Już nikt nie wymagał od nich de facto czegoś takiego, a zrobili to. No w sensie, tak, no, to prawda. Nikt nie mówił, o gdzie Śląsk.net i ich kamery. No, nikt nawet nie wiedział, że Śląsk.net zabrał tam jakieś kamery i nagłośnienia, które mogłyby dać takie fakty. Fanatycy Śląska Wrocław. 18 tysięcy polubień. Jest wrzucona piosenka Big Cyc Makumba. 10 godzin temu. No tak. No jest. Tniemy? Tak. No to został nam kolejny mecz Puchar Polski. Kolejna afera. Muszę przyznać, że upiekło się. Upiekło się, nikt mnie nie pytał o to, bo zazwyczaj jest tak, że jak ktoś rzuci rację na Morawę, no i co, to co teraz to powiesz tu, co to powiem, no, potem może koleżków z trybun, współświadka swojego. 0-0, 14:30, wszyscy wywalone jajca na to, co się dzieje w Lublinie, spadają, niech se grają, rzucają tam, nikogo to nie interesuje, nikt nawet nie raczył mnie oznaczyć, że o, no weź potem, nie muszę. Nie było czasu, jest tyle afer, że wiesz, jesteś w stanie skupić się porządnie tylko na jednej. Tak. Widziałem, że chyba Szymon Janczyk rzucał, że bramkarz Wisły prawie oberwał czymś lecącym z trybun, ale nikogo to nie obeszło za bardzo. Normalny dzień polskiej piłki, to mógłby być temat numer jeden. Ale zbliża się mundial. Wszyscy żyjemy piłkarskimi emocjami Mistrzostw Świata, więc... Ja więc tylko czekam. 18 listopada, ostatni mecz Ekstraklasy przed mundialem. Co się wtedy wydarzy? Ja chciałbym, żeby tam doszło do jakiegoś takiego miksu tego wszystkiego, co się działo. Że to był taki odcinek faktycznie finałowy. Taki finał sezonu w serialach. Gdzie nagle śmigłowce, tu, co z tego, że to średniowiecze? Nadlatują śmigłowce, tu jakiś desant. Konie. Dokładnie, lotniskowiec. Ktoś niesie piasek po murawie, jest konkurs niesienia piasku, ten piasek się rozsypuje. 18 listopada, ten ostatni mecz Ekstraklasy. To powinien być jak finałowy boss polskiej piłki.
piłki. Gdyby polska piłka była grą komputerową, to też jest dobry motyw na konkurs. Gdyby polska piłka była grą komputerową, co byłoby ostatnim bossem? Tym kurwa Bowserem z Super Mario. Finałowy boss i tak, przeszłość w neonazistowskich gangach. Do tego jeszcze korupcyjny wątek podczas swoich hobbystycznych występów. Jako jedna postać, tak? Na wschodzie Ukrainy, tak, dokładnie. Całe jego CV się od razu wyświetla. On trzyma w jednej ręce właśnie takie długie CV, gdzie są wypisane te wszystkie rzeczy. Wygląda jak boss z kontry. 15 odnóż. Tak, w drugiej ręce oczywiście trzyma tasak, bo zawsze boss musi trzymać tasak. Ale poza tym, co jeszcze można było z tych tematów, które dzisiaj były? Może być jakaś kradzież tirów, ale nie musi. Coś fajnego musi wprowadzić też do polskiej piłki. Tatuaż floty Świnoujście na czole. Duże F. Widać, że to jest boss. Flota till I die. Tak, tak, tak mogłoby to wyglądać. Finałowy boss 18 listopada. Zakreślcie sobie w kalendarzach. Tak, powinniśmy ja zrobić z tego domówkę live, studio meczowe. Cały dzień z ostatnim meczem Ekstraklasy w tym roku. Wziąłem sobie aż w kółeczko. 18 listopada. Co może się zdarzyć, żeby przyćmić rozgrywający się 3 dni później mundial? Jeśli chodzi o motor z Wisłą, to jedną rzeczą jest to, że wylądowały racy na murawie. Czego oczywiście nie jestem fanem. Bo jestem fanem pirotechniki, która jest odpalana jako element opraw, a nie służący jako oręż. I zawsze na to zwracam uwagę. W ogóle to mnie też trochę zirytowało w tym Opolu, że tak nas mocno trzepali za to, a te race były odpalone w tak grzeczny sposób jak nigdy. Jak nie my. Tak grzecznie były. No i tak nas szarpali. Natomiast to jest jedna część, a druga część jest taka, że Wisła Kraków znowu wdupala. To jest coś niesamowitego. Pamiętam doskonale, był taki mecz Zagłębie Lubin, Motor Lublin. Znaczy Motor Lublin, Zagłębie Lubin. Lublin, Lubin, tutaj można zawsze się pomylić. Ostatnio się pomylił zresztą jeden z łódzkich rannych, z tego zapamiętam. Lublin z Lubinem. No i jak Zagłębie odpadło z Motorem Lublin w Pucharze Polski, to pomyśleliśmy sobie, że to jest coś, co kładzie się cieniem na całej karierze Piotra Stokowca. Ponieważ zaliczenie jakiegokolwiek fejla, akurat z Motorem Lublin, to jest coś, co się nie zdarza. Nawet... Bo motor generalnie jest failem, dopóki nie przyszedł tam Gonzalo Feo i wywrócił DNA klubu, czyli fail, na drugą stronę. Tak, ale gdy Zagłębie tam przegrywało, to kurczę, z Motorem Lublin nie przegrywają nawet drugoligowcy, którzy są w lidze z Motorem Lublin. Otwierasz tabelę Motoru Lublin? Nie. Myślałem, że sprawdzasz, czy na pewno Zagłębie Lublin odpadło z Motorem Lublin, ale wydaje mi się, że tutaj... Odpadło. Tu się akurat nie pomyliłem tym razem. Więc uznaliśmy wtedy, że Zagłębie się skompromitowało kurczę totalnie, albo inaczej, jak cytując pana Lacha. No a teraz tą ścieżką poszła Wisła Kraków. Buława porażki niesiona w plecaku Wisły Kraków. Motor dokonał symbolicznego przekazania tej buławy porażki. No w tym momencie Wisła Kraków... Ktoś fajnie napisał, że gdy myślisz, że nie może być gorzej w Wiśle Kraków, odbywa się po prostu kolejny mecz Wisły Kraków. Natomiast ja chciałem dokonać eksperymentu społecznego. Ile przyśpiewek klubu RKS Hówdu jest w stanie, ile fragmentów tych przyśpiewek jest w stanie nawiązać w bardzo bezpośredni sposób do aktualnej sytuacji Wisły Kraków? Masz przygotowane przyśpiewki? Znaczy mam przyśpiewki wszystkie, jakie są i które zdania jakby najbardziej dotyczą. Puchar drugiej ligi nasz. Gdyby się odbywał, myślę, że to byłaby jakaś pociecha. Baraż wygramy i tym razem nie spadniemy. No to gdyby baraże o utrzymanie w pierwszej lidze się jeszcze odbywały, to Wisła spokojnie mogłaby to zaśpiewać. To nic, że spadliśmy. Jeszcze odrobimy, puchar będzie nasz. No myślę, że te dwa wersy naprawdę spokojnie na flagi. To jest najlepszy klub drugiej ligi, choć nie jest liderem li. A to jest dobre, to jest dobre. I pasujące oczywiście. Wisła Kraków, mówię ci, to jest najlepszy klub drugiej ligi, choć nie jest liderem li. No tak to szło, tak to szło. Podniesiemy się z tego gnoju. Druga liga, super sprawa, ale trzecia też ciekawa. Tego Wiśle nie życzymy. Oczywiście... Sędzia niesłusznie podyktował rożny. No myślę, że niektóre narracje Jerzego Brzęczka też tak, dość bezpośrednio w tym kierunku
szły. Choć nie mamy złudzeń, to by było miło, jakby na Orawie Chudu zaskoczyło. No Wisła, tu trzeba by inaczej to troszeczkę zrymować. Nie dla nas ekstraklasy smak, ni Pucharu Polski blask, kurwa mać, lecz w pierwszej lidze jakoś tam wypadło grywać nam. Myślę, że wystarczy. Wypadło grywać, to jest ładne określenie. Sprawdziłem sobie ten Motor Lublin. No Motor Lublin to w ogóle to Zagłębie to strasznie, bo tak. 19 października Zagłębie Lublin opędzowane, 22 października rezerwy Zagłębia Lublin opędzowane. Ja się kompletnie nie dziwię. Kryptonik. Tak, to jest bicz, nie, młot. Młot na Lubinian. Lublin to jest młot na Lubinian. Także dlatego, że ma L w środku takie wrzucone i czasem Lubinianie pewnie mają problemy z identyfikacją. Ale wracając. Wisła Kraków zmieniła trenera i Motor Lublin też zmienił trenera. Motor Lublin zmienił trenera po bardzo nieudanym początku, kiedy wydawać się mogło, że będzie walczył o utrzymanie w drugiej lice. Jeśli chodzi o ostatnie wyniki Motoru, wygląda to tak. Zwycięstwo, remis, remis, zwycięstwo. Zwycięstwo nad ekstraklasowiczem. Zwycięstwo, porażka, zwycięstwo. Zwycięstwo nad pierwszoligowcem. Można już spokojnie stawiać pomniki Gonzalo Fejo. Ja na miejscu Dariusza Mianowskiego już bym inwestował w pomniki Gonzalo Fejo u siebie w Warszawie, bo wiadomo, że potem tego papszuna no nie udało się tymi pomnikami skusić tak na szybko, więc tutaj może wyprzedzić. To jest Motor Lublin obecny, więc nie jest jakimś gigantycznym przypałem z nim przegrać, tak ogólnie. Natomiast jednak, będąc Wisłą Kraków... Czy podobało mi się też, że jest rozwój, bo rok temu odpadli z klubem trzecioligowym, więc jednak jest, wiesz, ewidentnie jasna eskalacja sukcesów w Wiśle Kraków. Wisła namaściła wtedy Olimpię Grudziądz. Tak, ale takie ciekawostki nagle. Ostatnio sprawdzam tabelę pierwszej ligi. Nie zdarza mi się to często, ponieważ mam dostatecznie dużo absurdów w swoim życiu. I sprawdziłem tabelę za ostatnich 10 meczów i tam Wisła była tylko przed Skrą Częstochowa. No. Ja mam jakąś kuriozalnie małą liczbę punktów. Ja mam dziwne hobby. Pierwsza liga. To jest tak, to jest pierwsza sprawa, że w ogóle to jest dziwne hobby, pierwsza liga. Ale lubię sobie czasem sprawdzić, ile punktów przewagi ma ŁKS nad Wisłą. Bo brałem Wisłę przez długi czas jako takiego jednego z najpoważniejszych rywali w tej klasie rozgrywkowej. I liczyłem sobie, kiedy najwcześniej Wisła nas przeskoczy. Zakładając, że my wszystko przegramy, a Wisła wszystko wygra. No to już jest początek marca w tym momencie. 11 punktów przewagi w ligowej tabeli ŁKS ma nad Wisłą Kraków, co dla Wisły jest o tyle problematyczne, że ŁKS nie jest typowany do awansu nadal. A skoro zespół, który nie jest typowany do awansu jest 11 punktów przed tobą, to jest źle. Wydaje mi się, że w tym momencie Wiśle jest bliżej punktowo do strefy spadkowej niż do strefy dającej bezpośredni awans. Już ci mówię. Jeśli chodzi o strefę spadkową, którą zamyka Chojniczanka, to jest Chojniczanka traci do Wisły 9 punktów. Więc faktycznie bliżej jest Wiśle Kraków do Chojniczanki niż do lidera ŁKS-u Łódź. No, jeśli chodzi o wymianę Radosława Sobolewskiego, no nie zażarło to tak jak Fejo w Motorze. Wydaje mi się, że tylko dwie rzeczy mogą uratować Wisłę Kraków. Po pierwsze, powrót Kuby Błaszczykowskiego na boisko. Jak te kolana rzucą na kolana pierwszą ligę, to naprawdę będzie się działo. A po drugie, zmiany strukturalne. To jest ten moment na zmiany strukturalne. Ostatnio też widziałem zmiany strukturalne w Pogoni Szczecin. Już jest. Nie, kibice się domagają, żeby zmiany strukturalne. Ja na razie jestem na etapie niebycia fanem pana Gustafsona, a nie konieczności zmian strukturalnych, ale tak, jest. Karta pułapka. Valet Caro. Zmiany strukturalne. Wisła Kraków, absolutnie. Możemy spokojnie jechać na tej narracji całą wiosnę. Ja jestem o tyle zmartwiony losami Wisły Kraków, że przestała też karta iść Elonowi Muskowi. Już nie ma, bo zawsze było tak, jak będzie naprawdę źle, to Jarosław Królewski zadzwoni do Elona Muska. Nikt nie chce, żeby dzwonił. Teraz naprawdę ciężko, bo jestem w stanie sobie to wyobrazić. Elon Musk przejmuje Wisłę Kraków. Pierwsze co, $8 od każdego piłkarza za możliwość gry na stadionie Wisły Kraków. I inne tego typu zmiany. Wyrzucenie 75% pracowników, łącznie z piłkarzami. Nie grają w siedmiu. Co, nie poradzę sobie w siedmiu? Nagle, nie będąc pytanym, sugestia tego, jak rozwiązać wszystkie konflikty światowe. Brawo panie Elonie, myśli mi też, że jest pan nowym mesjaszem i potrzebujemy pana głosu we wszystkich tematach. To jest prawda. Ja przypomnę tylko, Wisła Kraków było zwycięstwo. Było zwycięstwo, jedno, nad Zagłębiem Sosnowiec.
w lidze. Natomiast jest to zwycięstwo otoczone falą remisów i porażek. Dość szczelnie. Nawet otworzy tu specjalną zakładkę na FlashScore wyniki. Szczelna otulina porażek. To jest porażek i remisów. Szczelna otulina, jest dzięki niej naprawdę ciepło. No, jest oczywiście wtopa w Chojnicach, jest roztrwonione prowadzenie 2-0 z UKS-em, jest remis z Brookbetem, jest absolutnie kuriozalne 3-3 z Podbeskidziem Bielsko-Biała, kiedy w 91 minucie Drzazga wyrównał na 3-3, mimo że Wisła w dziesiątkę, heroiczny bój, a szkoda strzępić ryja. Natomiast mecz, nad którym ja bym chciał się na sekundę dosłownie zatrzymać, to jest porażka domowa z Górnikiem Łęczna po golu Krykuna. Ja już bezpośrednio po tym meczu napisałem do moich znajomych kibiców Wisły poprzez popularny portal społecznościowy Twitter. Jeszcze przed zmianą właścicielską wtedy to napisałem, bo teraz nie wiem, czy to do kogokolwiek by dotarło. Napisałem, że to nie jest tak, że gol Krykuna, który pozbawia marzeń, ambicji, pieniędzy, przyszłości, serca i przyjemności z życia, to jest koniec świata, bo można żyć dalej bez tych wszystkich rzeczy, które odebrał gol Krykuna. Jako powłoka po człowieku wciąż jesteś w stanie realizować cele narzucone na ciebie przez społeczeństwo. Podróżuję po przestrzeni świata od dawna. Od tego gola Krykuna podróżuję bez emocji, bez nadziei, serca. Ja jestem ciekawy, gdzie Krykun to wszystko magazynuje, bo on ma naprawdę wiele serc, wiele duch. To jest człowiek, który naprawdę posiada Shang Tsung. To jest pierwszy jego Shang Tsung. Bardzo posiada szerokie grono atrybutów, które zostały skradzione dobrym kibicom pierwszoligowym, takim jak ci z Łodzi czy ci z Krakowa. Drodzy kibicy, da się żyć bez serca. Naprawdę. Da się żyć z sercem umieszczonym w szkatułeczce Siergiera Krykuna w swoim łęczniańskim domu lubelskim. Na Lubelszczyźnie. O. No, szkoda tej Wisły trochę. Jesteś w stanie przewidzieć, co się wydarzy dalej? Bo to jest też interesująca kwestia. Panie Hugonie, może gramy chujowo, ale kto gra dobrze? Znaczy tak, na pewno trzeba pamiętać cały czas o tym, że to jest pierwsza liga. Tutaj może Albin Mikulski po raz kolejny zagościć i opowiedzieć o pierwszej lidze. I w pierwszej lidze naprawdę nigdy nie jesteś skazany na to, że już w niej pozostaniesz na kolejny sezon. Bo może się okazać, że masz 14 miejsce po rundzie jesiennej, ale wiosną akurat się zdarzy tak, że jeden z twoich młodzieżowców napije się w szaleju i po napiciu się w szaleju zacznie wygrywać ci kolejne mecze. Wygrywasz 3 i nagle jesteś trzeci. Mhm. Bo wszyscy inni przegrali. Tak. Cała czołówka ma takie tendencje, że nagle przez 3 miesiące nie wygrywa żadnego meczu. Ta szczelna otulina porażek i remisów jest takim artefaktem krążącym po pierwszej lidze. Tak. Prawdziwym symbolem pierwszej ligi. Wisła traci 4 punkty do Arki Gdynia. Arki Gdynia, która gra dobrze, ale ma troszeczkę pecha. Bywa chwalona, ma wielu dobrych zawodników, jakościowych. Więc 4 punkty to nie jest jakaś szalona odległość, a jak jesteś na 6 miejscu, no to można powiedzieć, że buławy masz w plecaku, bo zawsze możesz trafić w barażach na jakiegoś zespół, który już był w barażach wielokrotnie i zawsze przegrywał. I nigdy nie wiadomo, jak buława to się skończy. Buława w plecaku sąsiaduje ze szczelną otuliną porażek i remisu. To jest ważne hasło, które nam się przyda nieraz. I to jest pierwsza liga. To jest właśnie pierwsza liga. Dlatego, drodzy Wiślacy, nie łamcie się. Może być kiedyś lepiej. Pewnie nie będzie, ale może być. Ja zwracam uwagę na coś innego, bo Janeks 89 wydał na Twitterze taką opinię, że Wisła to jest zdecydowanie najbardziej przepłacona drużyna, jeśli chodzi o pierwszą ligę. W ostatnich, chyba nie wiem, jaki okres czasowy dał, kilkunastu latach, albo nawet może powiedział, że w historii, bo w sumie w latach 90. aż tyle się nie płaciło. Wisła Kraków ma przedrogi sztab, podobno, według słów Janeksa, ma bardzo drogi skład, według Janeksa, i jest zespołem Spadkowicza. A zespół Spadkowicza, co charakteryzuje zespół Spadkowicza zazwyczaj? Rozpacz po odpięciu kroplówki z Kanal Plus. Że tak powiem, coś, co definiuje Spadkowicza jako taka pierwsza cecha. Zanim wymieniasz nazwę klubu, to mówisz, to jest klub zrozpaczony odcięciem kroplówki z Kanal Plus. Wisła jest właśnie takim klubem. No i zdaje się, że kroplówka z Kanal Plus ich jakoś tak nie czeka w najbliższych tygodniach, ale miesiącach. Ale spokojnie, gdy widmo spadku nieśmiało majaczyło na horyzoncie Wisły Kraków, odbyłem rozmowy. Odbyłem rozmowę ze środowiskiem wiślackim, ludzi zorientowanych, i powiedzieli, że spokojnie, jeśli Wisła spadnie,
Ma na to budżet. Gdyby nie udało się awansować po jednym roku, to mogłyby zacząć się kłopoty finansowe, ale do tego czasu nie. Myślę, że sytuacja finansowa Wisły w świetle słów Janeksa, w świetle rozmów, które odbyłem, w świetle dość chaotycznych sposobów poszukiwania właściciela, ja bym był spokojny. Bardzo spokojny. Czy byłbyś spokojny, bo byłbyś pogodzony z losem? Myślę, że Dor Hugi na ławce to jest najlepsza finansowa inwestycja od wielu lat piłkarska. Szkoda tej Wisły. Ale za to jest też dobra informacja w Krakowie. Skoczyły koszty organizacji Igrzysk Europejskich. Tak? Do jakichś szalonych kwot. Co się stało? Nie mam pojęcia, ale coś skoczyły koszta Igrzysk Europejskich. Ktoś tam ostatnio to przebadał, przeliczył. Okazało się, że jednak nie miliard złotych? Jednak te kwoty będą troszeczkę wyższe. Podoba mi się, że w wyszukiwarce Google są już nie tylko Igrzyska Europejskie, ale też takie najbardziej zbliżone pojęcia, zbliżone hasła. Igrzyska Śmierci. Nie chcemy. Igrzyska śmierci ekonomicznej, dodajmy. Ale słuchaj, jak ty chcesz oglądać rugby siedmioosobowe bez wydania miliarda złotych? No daj pan spokój. Spojrzałem na zegarek, bo to zdaje się, że jednak to chwilę potrwa. Bo dzień temu, kilkanaście godzin temu, gdy byliśmy zajęci analizą afery korupcyjnej, gdy byliśmy zajęci tym, co się stało w sektorze gości na stadionie w Niepołomicach, gdy byliśmy zajęci powołaniami, gdy byliśmy zajęci analizą przeszłości w latach 90. ochroniarza Roberta Lewandowskiego i gdy byliśmy wreszcie w grupie Dragona, i gdy byliśmy zajęci tym, co się działo w meczu Motor Lublin Wisła Kraków, to Interia zamieściła tekst. Kraków i rząd zorganizują igrzyska. Koszt większy niż zapowiadano. Nie 400 milionów złotych, jak przekonywali politycy PiS i prezydent Jacek Majchrowski, a 1,7 miliarda. Już 1,7 miliarda? Igrzyska europejskie eskalują. Ostatnio był miliard, teraz 1,7 miliarda. No ale jak chcesz szachy 5D obejrzeć w komfortowych warunkach, żeby to się poniosło na cały świat, Trzeba. Tak wynika z raportu opracowanego przez Małopolski Urząd Marszałkowski, z którym zapoznała się Interia. Choć do rozpoczęcia imprezy pozostało 7 miesięcy, nie wiadomo, czy wszystkie zaplanowane inwestycje uda się skończyć do końca maja 2023. Wciąż nie wybrano firmy, która ma przebudować miejski stadion, na którym ma odbyć się ceremonia otwarcia. Teraz jest śródtytuł. Igrzyska Europejskie to studnia bez dna. 1,7 miliarda zamiast 400 milionów złotych. Zajrzę jeszcze inne śródtytuły, żebyście nie posądzili mnie o korzystanie z zapomnianej sztuki czytania. Poczekam, aż ktoś mi to opowie. Problem z inwestycjami. Przebudowa stadionu wciąż się nie rozpoczęła. No to już analizowaliśmy, że okazało się, że przetargi były rozpisane w taki sposób, że firmy były w stanie za to kupić gumy balonowe dla kierownika budowy. A to nie wystarczy, żeby przebudować stadion, bo kiedy masz gumy balonowe dla kierownika budowy, to możesz co najwyżej zachęcić go do tego, żeby nie zakupił sobie energetyka od rana albo jakiegoś innego napoju. Co z remontami? Znak zapytania. Tu nawet wolę się w to nie zagłębiać. Co z remontami? O, nie, to jednak... Stadion do zawodów chodzi lisek koło drogi. To jest ważna dyscyplina na Igrzyskach Europejskich. Specjalny stadion na 80 tysięcy widzów i specjalna platforma, gdzie profesjonalnie gra się wchodzi lisek koło drogi. Jednak nie. Najgorsze, znaczy to jest właśnie to czytanie. Na chwilę tylko rzucisz wzrokiem, zaczniesz czytać i już dupa zbita, już się wkręciłeś na maksa. Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi trwa już 20 lat. Urzędnicy planują zakończyć w przyszłym roku, czyli 14 lat po terminie. W związku z organizacją igrzysk miasto na jej remont ma otrzymać dotację w wysokości 27 milionów złotych. 14 lat po terminie? Czemu nie? Powiem szczerze, bardzo chciałbym, żeby Igrzyska Europejskie odbyły się 14 lat po terminie, bo to jest czas, żeby ta kwota, która zostanie na nie wydana, gdzieś się troszeczkę rozeszła. Brak odpowiedzi. Ostatni śródtytuł, brak odpowiedzi. Przygotowując materiał, wysłaliśmy pytanie do Urzędu Marszałkowskiego, Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie oraz do spółki Igrzyska Europejskie 2023. Od blisko 2 tygodni ich przedstawiciele nie znaleźli czasu, by nam odpowiedzieć. Rozpisywali przetargi na pewno. Rozpisywali przetargi i liczyli. Tam jest nieustanne liczenie, ile jednak igrzyska będą droższe niż zakładano przed chwilą. 5 minut temu zakładałeś, że 1,7 miliarda, ale już 5 minut minęło. Koszty poszły w górę produktów i wszystkiego. I to już jest więcej.
Myślę, że jak się zamkniemy w 5 miliardach złotych, to naprawdę będzie dobrze. Ktoś na Twitterze jeszcze zasugerował mi, żebym zobaczył, która to jest edycja i gdzie były poprzednie. Jest to trzecia edycja Igrzysk Europejskich. Poprzednie odbywały się w innych stolicach Europy, bo Kraków jest stolicą Europy, nie tylko Polski. W Baku i w Mińsku. Tak. I Kraków dołącza do tego zaszczytnego grona jako trzeci. Ta impreza trwa ile? 10 dni, tak? 21 czerwca, 3 lipca. No kurczę. To na jeden dzień przypada ile? 100 milionów złotych? Chyba tak, tak. Nawet więcej. Więcej, nawet więcej. Więcej już. Nawet więcej. Znaczy wiesz, na teraz, na godzinę 10.30, 10.40. O 10.55 ta kwota może być już zdecydowanie wyższa. Podoba mi się, że... Szukam szklanki, żeby ją stłuc z okazji Igrzysk Europejskich, bo to zaczyna być coraz mniej, Kuba, śmieszna, coraz bardziej naprawdę oburzająca. Na pewno cię zainteresuje też klasyfikacja wszechczasów Igrzysk Europejskich. Otóż na razie pierwsze miejsce zajmuje Rosja. 123 złote medale, 64 srebrne. Zrobimy osąd Igrzysk Europejskich. Musimy to zrobić. Koniecznie. Druga Białoruś, trzecia Azerbejdżan. Jak już będzie kosztować 10 milionów. Nie wiem, kogo wysyłają inne państwa, ale jeśli na podium klasyfikacji wszechczasów jest Rosja, Białoruś i Azerbejdżan, to ja zaczynam się martwić tym, co się tam zdarzy. Zawody Mistrzostwa Świata w wymienianiu federacji biorących udział w Federacji Rosyjskiej. Tak, to było dobre. Albo Mistrzostwa Świata zespołów, które grają wciąż z Rosją. Kirgistan, Tadżykistan i może Bośnia, ale na razie jeszcze nie, bo w Bośni są duże protesty przeciwko grze z Rosją. Pośród polskiej piłki zdarzają się też sytuacje takie, jak rzeczy odnoszące się do piłki. Nie tylko do... Zaskakująco mało aferalne powołania, gdzie jakby dla równowagi, tak, że słuchaj, można by powołać Piotra Przerywacza, ale odpuśćmy sobie, bo już jest ostatecznie dużo rzeczy, o których się dyskutuje. Tak, właśnie fajnie było, jakby takie były nawiązania w tych powołaniach do tego, co się wydarzyło poza powołaniami. Tak. Czyli tak, no niestety, powołuję tylko 24 piłkarzy. Zapytacie mnie dlaczego. 25 będzie Przemysław Cechesz, którego bardzo szanuję za to, że zrezygnował z pracy, bo piłkarze jego drużyny brali udział w matchfixingu prawdopodobnie. Mhm. A 26 miejsce zachowałem dla Dominika G, pseudonim Grucha, bo inaczej nie pojedzie do Kataru. Z kadry Winety Wolin, powołanie. Z kadry Kluczewi. Tak. No niestety. I Robert Lewandowski. No głupio było nie powołać Roberta. Tak. Myślę, że Kluczewia jest zgranym zespołem z dużymi osiągnięciami. Nie, tak nie było, jest bardzo spokojnie. Wszyscy, którzy pamiętamy powołania Pawła Janasa, różne trzęsienia ziemi, szokujące decyzje niektóre Jerzego Engela, tu ich po prostu nie ma, jest dość statecznie. Tak jest. Jeśli by trzeba było się do któregoś z nazwisk przyczepić, faktycznie, bardzo mocno, że jak on śmiał, no to na pewno najbardziej popularne wybory, zwłaszcza kibiców, byłyby w postaci Artura Jędrzejczyka oraz Kamila Grosickiego. Ale trzeba pamiętać, od razu tutaj powiem, że to osoby, które mają dosyć duży elektorat negatywny, tak to się określa. Myślę, że właśnie Artur Jędrzejczyk jest postacią niejednoznaczną w tej kadrze, bo ostatnio gra w lidze i grywa różnie. Ale właśnie przez to, że jest darzony tak powszechną sympatią na wszystkich stadionach w Polsce, gdziekolwiek się pojawi, to już na rozgrzewce pozdrawia trybuny. Myślę, że ta sympatia, która jest darzony, pomoże mu żeby kibice zaakceptowali. Nie, no oczywiście, że tak naprawdę przy Jędrzejczyku można dyskutować, czy jest to piłkarz na mundial, ale tak jak mówisz, dużą rolę odgrywa to, po prostu jest nielubiany. Kamil Grosicki jest nielubiany w inny sposób, ale też. Mhm. Tak, to bez wątpienia sympatie wchodzą też tutaj do oceny obu tych zawodników. Na pewno tutaj rzecz, którą Czesław Michniewicz mówił wprost, przeważa po pierwsze wielofunkcyjność, że na mundialu potrzebni są zawodnicy, którzy są w stanie obsadzić kilka pozycji, a tak naprawdę pamiętajmy, Jędrzejczyk swoje najbardziej udane mecze w reprezentacji Polski zagrał chyba jako lewy obrońca, jeśli dobrze pamiętam. No, oby jednak do tego nie doszło. No, wolałbym, żeby do tego nie doszło. Wreszcie Artur Jędrzejczyk za Nikolę Zalewskiego na wahadełko. Box to box i zapiernicza. Oczywiście tylko 75 minut, bo na ostatni kwadrans wchodzi za niego Kamil Grosicki, żeby szarpnąć. No tak, to były takie zmiany pokoleniowe, rzeczywiście. Nie, no oczywiście, że nie wiem, gdyby to nie zależało.
uważał. Czy powołałbym Artura Jędrzejczyka? Nie wiem, bo musiałbym poznać bardzo wiele zmiennych, jak on pasuje do przewidzianej taktyki. Różne tego typu kwestie. Myślę, że machanie tutaj samurajskim mieczem i że nie, na pewno nie Jędrzejczyk, byłoby trochę na wyrost. Ale jakby, no mówię, też jest istotne to, co trzeba powiedzieć, że trener musi mieć swoją koncepcję, do której dopasowuje piłkarzy, którzy mu do tej koncepcji pasują po prostu. I wydaje mi się, że mogły być tu dużo bardziej kontrowersyjne decyzje. Aczkolwiek to z tego, co wiem, Paweł Dawidowicz bardzo dobrze sobie radzi ostatnio w Serie A. Dużo lepiej niż na przykład jego kolega z ligi, czyli na przykład Szymon Żurkowski. Tak, to jest prawda. Ale musiał świetnie wypaść te 40 minut z tymi Finami na koniec fazy grupowej. Żurkowski też. Tam miał chyba 30 minut. Tak, 40, nie, 4, w przerwie przed. 40 minut 45, z Finami? Czyli w przerwie. To sztos. Vincenzo Italiano. Liczył pewnie, że się przeziębi wtedy Szymon Żurkowski i dlatego nie dostaje powołania. Generalnie to jeśli chodzi o tych zawodników, to się zgadzam, że można jakieś znaki zapytania przy nich postawić, ale ja bym się skupił na tym, że raczej jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli, to nie zagrają za dużo. Jeśli już to jakieś Grosicki pewnie minuty dostanie w końcówce w ramach uhonorowania jego pięknej kariery reprezentacyjnej. No, że stał jak Błaszczykowski przy linii, tak? Tak, dokładnie. Kto teraz będzie tym, który upada? Się upada? Może Krychowiak w sumie. Wtedy tam sztafety pokoleń przekaże dalej. Znaczy, jedna kwestia, że Damian Szymański został powołany z kilku zawodników będących do wyboru. Tam był wymieniony Kozłowski, Klich. Piotrowski, tak? Jako ten, który jest najbardziej w formie. Żurkowski w jakiej jest formie, nie do końca wiadomo. Tak. Jeśli chodzi o to, to jest po prostu ta jakby różnica, tak? Że jeździłem, sprawdzałem, Szymański, świetna forma w tym momencie. O jak Żurkowski. Nie, no oczywiście Żurkowski jakby nie jest aż tak kontrowersyjny, szczególnie, że nie miał samych kiepskich meczów w tej kadrze. Nie jestem jego jakimś wielkim zwolennikiem, czemu dawałem też wyraz w domówkach, no ale to jest to, że czasami wybierasz piłkarza, który po prostu ci pasuje, tak? I tyle. Nie, tak, tutaj najwięcej jakby kontrowersji, czy nie wiem, czy takich znaków zapytania, przy których można sobie troszeczkę podebatować, to jest przy tych, którzy ostatecznie się w tej kadrze nie znaleźli, a zdaje się, że są lepsi tak po prostu, jeden do jednego. No, od tych, ale to nie, to nie są jakieś, nie wiem, przepaście różne. No, tak? Tak, oczywiście, że w tym momencie są zawodnicy, którzy mają lepszą kartę, lepiej im idzie karta niż Żurkowskiemu, tak? No, wymienimy nie jednego takiego, ale czy to jest jakieś coś, o co chcesz kopię kruszyć bardzo? Nie? No niekoniecznie. Nie jest to tak, jak wtedy, kiedy selekcjoner powołał 23 zawodników pod Beskidzia Bielsko-Biała, co przypłacił utratą posady. Na przykład. Z tych nieobecnych. Karol Linetki był. Słuchaj, ja mam do ciebie i dla widzów tak samo. Wyzwanie. Jak nazywałaby się biografia Karol Linetti na wielkich turniejach? Karol Linetti, wspomnienia z wielkich turniejów piłkarskich. Bogata, długa kariera, wiele lat w kadrze, wiele meczów, bo Karol Linetti generalnie powoli już ma już ponad 40 spotkań. Jak byś zatytułował biografię o Karol Linetti opowiadającym o wielkich turniejach piłkarskich? Sympatyczny. Karol Linetti jest sympatyczny i tak by mogła się nazwać. Ale... Sympatyczne turnieje, tak? Nie, sympatyczny jest on na tych turniejach. Nie bruzi, nie narzeka, że za mało gra, albo że nie pojechał. To jest dość ostra krytyka słowa sympatyczne. No Karol Linetti na wielkich turniejach, no nieobecny, to jest też taki tytuł, który mógłby być. Karol Linetti nieobecny. Ale wiesz, to jest taka biografia krytyczna, ale gdyby to miało być takie pozytywne, moja cegiełka. Tak, moje 5 minut, które było moim faktycznie 5 minut. Słuchaj, czy znasz losy? Czy będziesz w stanie wymienić, ile tam jest dokładnie gry? Na pewno nie był wpuszczony, tak, bo 12 no to jeszcze dla niego było za wcześnie zdecydowanie, 14 nie pojechaliśmy, 16 był, ale był obecny tylko, bo nie zagrał ani minuty, jeśli tak bym miał strzelać. Euro 2016 tak, masz? 2016 nie zagrał ani razu, choć wtedy był uważany za gościa, który naprawdę mógłby. Mundial 2018 znowu przesiedział na ławce. To już jest solidne 8 meczów przesiedzianych na ławce wielkiego turnieju. Mamy Euro 2022, znaczy 2020. Czy pamiętasz tutaj losy? Jak to było? Dostał szansę. I nawet nie wyglądał tak tragicznie chyba. Znaczy strzelił bramkę. No właśnie. Ze Słowacją w przegranym meczu później. Czyli w meczu, który wszyscy zapamiętamy jako mecz hańby. Nawet jeśli strzelił bramkę, to jest mecz hańby. Z Hiszpanią już tylko 5 minut. I ze Szwecją 0. Czyli gol, jest taki fajerwerk, gol w najgorszym meczu z tych wszystkich. I 5 minut z Hiszpanią. Moje 5 minut na wielkich turniejach. Z Hiszpanią i gol w przegranym meczu ze Słowacją. Tak.
No szkoda Karolka trochę, szkoda, bo jest to gość, który jest sympatyczny, a jest w kadrze na przykład Artur Jędrzejczyk zamiast niego. Ale oczywiście, tutaj bardziej pewnie się skupiamy na Damianie Szymańskim, który jest w wysokiej formie, natomiast w wysokiej formie nie jest zdaniem selekcjonera Karolinety i nie jest też w wysokiej formie Mateusz Klich, którego otworzyłeś przed momentem. Też wielki nieobecny, bo w pewnym momencie... No, no tak, no to jest zawodnik, który jednak w Premier League łapie minuty, grywa, to jest dość wysoki poziom mimo wszystko. Bez wątpienia. Ja tym bardziej teraz, im dłużej patrzę na tę kadrę, tym bardziej żałuję, że nie ma Modera. Bo jakby Moder był zdrowy, to byśmy nie rozmawiali w ogóle o tym, bo byłaby ta pozycja zabetonowana, podejrzewam, w pierwszym składzie. No Reca, znowu pechowo. Ale czy to kogoś może dziwić? A jest puchacz? Nie, chyba nie. Tak mi się wydaje, że nie. Zaraz otworzę. A zanim sobie przypomnimy, czy jest puchacz, czy nie, to możesz jeszcze zajawić temat Dawidowicza. Nie ma Teodorczyka. Nie to ma jest dla mnie bardzo smutne. Wyjątkowo smutne. Czekaj, jest obrońcy Bednarek, Bereszyński, Kaszglik, Gumny, Jędrzejczyk, Kiwr, Wieteska, Zalewski. Gumny jest? Tak. No to Gumny to jest duży wygrany tych powołań. Takie last minute trochę wywalczanie sobie tak, tego miejsca. Tak, to jest duży moment. Z takich wywalczonych last minute, no to na pewno jest Skóraś też. To trzeba powiedzieć, że dobra dyspozycja. Skóraś to może w pierwszym składzie jeszcze zagrać. Nigdy nie wiadomo, co przyniesie los i co przyniesie jutro. Kwartet napastników. Fajnie, że jest Arkadiusz Milik. Naprawdę, przez chwilę już się zacząłem zastanawiać. A to jest drugi wymieniony jako drugi? Tak, jest drugi. Parę Wandowski zaraz. Elegancko. I jest Frankowski. To też jest duży zwycięzca, bo był taki moment, kiedy już mówił, a nie, Frankowski to pewnie nie. Może już. A jest Kamiński? Jest Kamiński. No, jest ciekawe. Kamiński. Jest tutaj jeszcze na skrzydełku Grosicki. Generalnie trochę jest tych opcji. Widać, że Czesław Michniewicz powołując tę kadrę kierował się też tym, żeby to elastycznie, taktycznie wyglądało. Nie wygląda to jakby kluczem był tylko to, kto ma jakie relacje z agencją Unidos. Tak, tak. Jest Mateusz Wieteska. Nie no, Wieteska się broni absolutnie piłkarsko. Tak twierdzi Jacek. Tak twierdzi Jacek. Bo my rzeczywiście nie oglądamy ligi. A jeśli Jacek twierdzi, że Wietes ogarnia, no to ogarnia. Ja naprawdę byłem zaskoczony, że ogarnia, ale absolutnie ufam Jackowi. Pamiętasz ten czas, kiedy była polska Borussia Dortmund? Taka Polusja Dortmund? Polucja Dortmund? Teraz mamy polską Fortunę Düsseldorf. Taką Kownacki. Fortunę Düsseldorf. No właśnie, o Kownackim słyszeliśmy, że cały czas tam ogarnia, wymiata i tak dalej. I Karbownik. A nie ma. Nie ma ani Karbownik. Jednego, ani drugiego. Ani w obrońcach nie ma Karbownika, ani w pomocnika nie ma Karbownika. Kownacki też jest zawodnikiem, który pasuje na kilka pozycji. Tak. Prawda? Tutaj jakby i Karbownik zresztą też. Lewa obrona, prawa obrona. No, w ostateczności środek pomocy. Mógłby dać więcej opcji niż Krzysztof Piątek. Kownacki? Szczególnie, że Krzychu Piątek, no tak. Bez wątpienia. Kiedy ostatni dobry mecz? Natomiast jeśli chodzi o Karbownika, to jest właśnie też w sumie interesujące, że Karbownik jest tak samo multiinstrumentalistą. Jest w agencji Unidos. Jest, o, właśnie. To jest bardzo ciekawe. Wydawało się, że miejsce ma zapewnione, a się okazuje, że nie. Tak nie można być nigdy pewnym, czego dowodem jest Karbownik. Kogo najbardziej brakuje? Jacka Góralskiego najbardziej brakuje. Tak niestety. Uraz. Ale ten Kownacki, jak mi teraz powiedziałeś, w takiej formie ponoć dobre jest. To mogło być to. Za kogoś po piątku by się nie spodziewam nikogo, niczego ciekawego. No. Jest, przed nim jest Milik, oczywiście Lewandowski. Wolę, mam większe zaufanie do Świderskiego. Ten Piątek jako czwarty napastnik, który daje to samo. Nie widzę co za wiele sensu. Kownacki mógłby dać moim zdaniem coś więcej. No ale widzisz, to nie są jakieś takie rzeczy, że a skandal, tak? To prawda. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy Dominik G., pseudonim Grucha, pojedzie do Kataru, czy nie? 17 listopada się dowiemy. I co się dzieje z Łukaszem Teodorczykiem? To są pytania, które te porywające powołania nas zbudziły. W Tetrick Managerze, spoiler, jest w HSV. Hamburger Sport Ferrari. Może się to nie powtórzyć w prawdziwym życiu. Może się nie powtórzyć. Tniemy i przechodzimy już teraz naprawdę do czytania komentarzy widzów. Dobrze. Została najlepsza sekcja programu. Czy komentarze. Wreszcie trochę śmiechu. Humoru, merytoryki, zabawy. Marcin Smyk rozbił bank. Marcin Smyk, nie pierwszy raz. Marcin Smyk, gdyby tylko chciał, absolutnie pozbawiłby nas roboty. Cieszę się też, że jest zdecydowanie najbardziej kreatywnym Smykiem, jakiego znam. I we wszystkich innych cechach też przewyższa innych Smyków, których znam. Znam z takich średnich Smyków bardzo. Takich niespecjalnych Smyków. Jądro polskości. Doskonały norweski analityk. Przypomnijmy, co zadaliśmy. A, dobra, okej. Zagadka. Zadanie było takie, żeby przeanalizować losy norweskiego analityka wysłanego przez Bodø/Glimt do analizy Lecha Poznań. I założyliśmy, że gdy on zacznie
śledzić Lecha Poznań wciągnie się w uniwersum polskiej piłki i ono go pochłonie, bo gdy zbyt długo wpatrujesz się w otchłań, otchłań wpatruje się też w ciebie. Teraz tak sobie wpadłem, że przyjeżdża ten analityk i nagle zostaje zatrudniony jako kierownik budowy na Igrzyskach Europejskich 2023. Wow, co tu się dzieje? A on tam już, o, wypłata mi wpłynęła, kilkanaście tysięcy złotych, skąd ja to mam? Ale wracając, Marcin Smyk. Jądro polskości. To jest tytuł tej noweli. Doskonały norweski analityk przepada w Wielkopolsce. Od 3 tygodni nie wysłał żadnego raportu. Na poszukiwania zostaje wysłany jego młody, niedoświadczony asystent. Odsłuchuje archiwalne nagrania na WhatsAppie. Oglądam właśnie szkockiego wahadłowego grającego na środku obrony. Czy oni wiedzą, że ich obserwuje? Czy specjalnie mylą tropy? Nie rozumiem. Druga wiadomość. Dziś nasz krajan na skrzydle strzelił przypadkową bramkę, dośrodkowując piłkę. Miejscowym widocznie się to nie spodobało. Odwrócili się plecami do murawy i zaczęli ostentacyjnie skakać. Centrostrzał. Nazywają to centrostrzałem. Bułgarska. Miejscowi kojarzą zaginionego, ale nie widzieli go od wielu dni. Bezdomny spod okolicznej Żabki twierdzi, że tydzień temu wymieniał z nim przy romperze poglądy na temat zeszłorocznego finału Gromplewiska Przemysław Poznań i jakim kocurem był Ślusarski. Kolejna korespondencja. Widziałem rzeczy, którym wy, Norwedzy, nie dalibyście wiary. Widziałem bramkarza z Pafos w pierwszym składzie krajowego mistrza. Widziałem ucieszanie pustych trybun po golu z karnego. Widziałem tutejszą piłkarską legendę grillującą na Twitterze jakiegoś biedaka, o którym mówią drugi. Wszystkie te momenty przepadną, jak piłki puchacza posyłane w pole karne. Trop prowadzi nas kraj miasta, gdzie B-klasowy Odlew Poznań mierzy się z KS Jadwiżańskim. Derby. Norweski analityk w pierwszym składzie wykonuje wszystkie wolne. Puenta mnie rozbiła totalnie. Marcinie, kłaniamy się w pas. To było naprawdę fantastyczne. Prawda. Sztywniak 333. Po roku śledzenia polskiej piłki w norweskiej gazecie Echa Fjordów zaczynają pojawiać się artykuły Norwin Norwenson, znany skaut piłkarski, smaga rózgą trenera Bodoglimi. Echa Fjordów to jest wspaniały tytuł. Lecimy dalej z tymi. Tu był jeden bardzo fajny komentarz dotyczący właśnie tego wciągnięcia. To jest moment, to jest Klimczok. O, Damian Małysz. Też komentator, który stały widz. Często się tutaj pojawia. Zaczęło się od niewinnego skrótu kolejki. Później zaciekawiła go historia tenera Stokowca i lalki z seks shopu. Po 10 godzinach Jakob, analityk Bodo Glimt, przeglądał materiały o ajencie z Lubina, który nie jest z Lubina. Zamiast wychodzić na zakupy, znalazł stronę sklepu Stali Mielec, wykupił wszystkie zapasy oliwek i magnezu i nimi się żywił. Przed nowym rokiem żona z dzieckiem wyjechały do teściowej. Trener nie otrzymał raportu od pracownika i nie może się z nim porozumieć, słysząc w słuchawce na przykład przeraźliwy śmiech i szloch. A to miała być rutynowa analiza ryba. Ja widzę, jak on siada sobie na śniadanie, albo nie, obiad, wiesz, obiadowy talerz. Nóż, widelec i później tak, tabletki z magnezem, oliwki z anszła, Stali Mielec. Tak. To jest prawdziwe danie widza ekstraklasy. Tak patrzę jeszcze, co tu się dzieje. Zapierniczanie do Lubina, znaczy do Niepołomnic. To jest to. Tutaj czy odpowiem na każdy komentarz? Odpowiedzieliśmy na każdy komentarz. Odpowiedzieliśmy. Jeśli nie odpowiedzieliśmy na jakiś, to napiszcie proszę jeszcze raz, bo musiał nam zostać ukryty w panelu, bo czasem tak się zdarza. Ale tak to widziałem, że było ponad 100 komentarzy, a jest łącznie 200 coś, czyli każdy z nas... Tak jest, co wtorek odpisujemy na wszystko. Tak, staramy się bardzo mocno, ale chyba tyle, jeśli chodzi o komentarze, które trzeba tutaj wrzucić. Tak mi się wydaje. Nie ma to chyba... Na inne odpisaliśmy. Tak, na inne odpisaliśmy. Jest jeszcze faktycznie Krzysztof Płomiński nas zapytał o trenera Skorże. Nie wiemy. Nie znamy kulis, to na tyle delikatna sprawa, że naprawdę osobom, które wyrokują w tym momencie, zalecałbym troszeczkę spokoju. Tak, z tego co mnie się oszubiło, to faktycznie sprawa wyjątkowo delikatna, rodzinna. Natomiast teraz zdaje się, że trener Skorża wyszedł z tym wszystkim na prostą, bo został trenerem Urawa Red Diamonds. Urawa Red Diamonds, bardzo ceniona ekipa kibicowska. Bardzo mają fajną przyśpiewkę taką. I jedną. Nie jest z zachodniopomorskiego. Nie jest z zachodniopomorskiego. Daje nadzieję. Ale jej mecze na pewno są w ofercie azjatyckich bookmacherów, bo to drużyna z Azji. Azjatycka, innymi słowy. No co? Chyba tyle w takim wypadku. Dzisiejsze konkursy rozpisane. Nie pamiętam już jakie. Tak, były na coś wstępie. Z aferami chyba. Coś z aferami, tak. Jak eskalować będzie i coś jeszcze. Nie pamiętam.
Nie pamiętam. Ale to one właśnie. Ale to one. To konkursy są, jak zawsze. Jak zawsze też nie ma żadnych nagród. No i co? Sponsorem naszego kanału jest PZBook. Możecie freebety, kaszauty i inne rzeczy przeczytać od nich, ofertę całą w opisie filmu. Dziękujemy wam bardzo, że wytrzymaliście z nami. A intensywny czas przed nami, bo w niedzielę skarb mundialu. Tak, jeśli się wszystko dobrze ułoży, to w niedzielę będzie skarb mundialu, a potem to już praktycznie nie będziemy wychodzić z waszych domostw, bo będziemy sobie wszystko po kolei robić. Znaczy będziemy, bo po prostu się nami znudzicie i uznacie, że to był jakiś błąd. No tak, tak dlaczego ja, jaki byłem w głupi? Wczoraj Ania oglądała poranka, tak 10 minut, powiedziała, nikt mi nigdy nie zwróci tych 10 minut. Bardzo była zmartwiona tym, że straciła 10 minut swojego życia na to. Polska Chile, domówka, to już w przyszłą środę. Niesamowite. A potem jeszcze będzie mecz Ekstraklasy, a potem może się uda. Trzeba zrobić coś z tym meczem Ekstraklasy. Może się uda podsumować Ekstraklasę. No a potem to już mundial, to już sami wiecie. Korupcja, znaczy, nazizm, race, wszystkie. Myślę, że tak jak wszyscy będą robić te studia całodzienne o mundialu, my będziemy robić całodzienne studia o aferach polskiego futbolu, które wtedy będą się wyprzedzać. Albo jeszcze mam taki pomysł, żebyśmy zrobili w drodze. Pojedziemy na stadion Kluczewi, okaże się tam, że nikogo nie ma, bo jest zima i wrócimy do domu. Ale będziemy tak, no składaliśmy sprawę, byliśmy na stadionie Kluczewi. Pewne rzeczy, pewne wnioski możecie wysnuć sami. Nie było nikogo na stadionie. Na pewno nowe fakty w sprawie Igrzysk Europejskich. Jeszcze przypomniała mi się jedna ciekawa dyscyplina sportowa. Znasz Bena Johnsona? Znam, biegał. Ten biegacz. W pewnym późniejszym etapie jego kariery, gdy już trochę zmaradoniał, w Japonii zorganizowano mu wyścigi z koniem. Ben Johnson ścigał się z koniem. Zgadnij, kto wygrał. Ben Johnson. Nie, koń. Szkoda. Igrzyska Europejskie, tu jest przestrzeń. Gdyby to były naprawdę ciekawe dyscypliny, takie wiesz, alternatywne. Wyścig z workiem węgla na plecach rodem z Białegostoku. I odbywałby się w Białymstoku. Bo dlaczego nie w sumie? Mimo, że to krakowska impreza. Origami z błota. Też fajne. To tyle tak. Na dzisiaj. Ja raz jeszcze wam wszystkim dziękujemy. Tak. Zapraszamy do komentarzy. Tak. Tak. Odpiszemy na, no chyba nie na wszystkie nie damy rady tutaj akurat. No zobaczymy. Ich, ale spróbujemy. Spróbujemy. Spróbujemy odpisywać rzęsiście. Ale get rich, get wszystkie komentarze answered or dobrze. Die trying. Wyzwanie. Dobrze. Dobrze, 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 przyjęte. Spróbujemy w takim razie. Dozo, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Siemanko.